6 minut po godzinie 23, witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne 1529, już wydanie Nocnych Świateł. Przypominam, że cztery razy w tygodniu spotykamy się o tej porze, tuż po 11 wieczorem na dwie godziny, tak i dzisiaj zapraszam na najbliższe 120 minut. Nocne Światła możecie Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, forum wymiany myśli dla słuchaczy nocnych świateł, tam zapraszam. Jeśli ktoś chce podzielić się swoim komentarzem, myślą, zadać pytanie, dodać wątek, to pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus, jak zawsze, od blisko 10 lat jest właśnie na to miejsce. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, cykl Echa Historii. Rozmawiać będziemy o Wiecznym Mieście. W studiu razem ze mną państwo i mój gość, ksiądz profesor Witold Kawecki, redaktorysta, teolog, kultury, etyk, mediów, wykładowca na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego i autor 33 książek, w tym tej jednej z najnowszych, zatytułowanej Rzym, moje miasto, najpiękniejszy przewodnik. Witam księdza, szczęść Boże, dobry wieczór. E, dobry wieczór panu, państwu i szczęść Boże wszystkim. Proszę księdza, dlaczego Rzym nazywamy Wiecznym Miastem? Mm. No bo jest wieczny, ponieważ to miasto jedno z pierwszych, no nie, może nie najstarsze miasto świata. Natomiast no, pamiętamy rocznicę założenia VIII wiek przed Chrystusem. To jest trzy tysiące lat, miasto, które nie tyle starością dzisiaj emanuje, ale tym, co zrobiło w historii. Jakby nie było cywilizacja zachodnioeuropejska i atlantycka tudzież, Bierze się z tego imperium rzymskiego, z tej kultury, której Rzymianie właściwie cywilizacji wypracowali i narzucili jakby można powiedzieć światu czy Europie najpierw, ale bazując także na jeszcze starszej kulturze greckiej, bo bez tego też nie zrozumiemy jakby kultury rzymskiej. Oni sami byli fascynatami spuścizny greckiej, zwłaszcza jeśli chodzi o język, o kulturę, o sztukę. No to, a nawet a filozofia, filozofię właśnie, żeby że o filozofii wspomnieć, Nigdy Imperium Rzymskie nie dopracowało się tylu i tak znakomitych filozofów, jakie mieli Grecy. Zresztą mieli słabość do Greków, absolutnie. W związku z tym to miasto Rzym, które było centrum Imperium Romanum, Imperium Rzymskiego, jak pamiętamy, istniejącego przez wieki aż do 476 roku, kiedy to jest upadek cywilizacji, ale zachodnio rzymskiej, bo ponieważ wschodnio rzymska cywilizacja, nie zapominajmy, w Konstantynopolu, w Bizancjum, trwała aż do 1453 roku, kiedy to rzeczywiście Turcy os osmańscy no, napadli, zlikwidowali, przejęli choćby słynną Abijasowę. No, tak. tak jest. No więc to, 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 to widzimy, co to znaczy. I, to, i, i prawo rzymskie i, 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 I porządek rzymski, i, i, i zarządzanie cywilizacyjne, i wielkie osiągnięcia drogowe, wodociągowe i wszelkie inne, no to zawdzięczamy Rzymianom. No chociaż tutaj ksiądz nawiązał do rzymskich, oh. przepraszam, do greckich filozofów, no to w jednym rozdziale księdza książki, która dzisiaj stała się przyczynkiem do naszej rozmowy, jest mowa także o Rafaelu, który Popełnił takie dzieło zatytułowane Szkoła Ateńska. I tam przecież w centrum tego obrazu mamy dwóch greckich filozofów, Platona i, i Arystotelesa, w bardzo ciekawych pozach symbolicznych. Platon wskazujący na niebo, czyli ta, ta mądrość z niebios spłynie z kolei, z kolei Arystoteles wskazuje na ziemię, czyli natura, przyroda w, ją stawia w centrum swojej filozofii. Bardzo ciekawy obraz, zresztą bardzo bogaty w symbole, jak i zresztą wiele innych dzieł, które ksiądz opisuje w swojej książce. No tak, to jak prawie już, już wylądowaliśmy na końcu tej książki, układ <grym> jest. Tak, oczywiście nie jesteśmy niewolnikami samych siebie. Faktem jest, że dobrze pan mówi, panie redaktorze, że rzeczywiście ta fascynacja światem greckiej filozofii, czy w ogóle greckiej kultury niosła się tak długo, że aż do XV, XVI wieku, w którym jesteśmy z Rafaelem, i który też był pod wpływem przecież ciągle tych nurtów filozoficznych i wyraził te, te dwie wielkie postacie, Platon, platonizm, filozofii, czy arystotelizm Arystotelezna, no to jakby w opozycji do siebie jeden wskazuje świat nieba, świat idei, idealizmu platońskiego. Mówimy przecież platońska miłość, i czysta, taka idealna, romantyczna, i tak dalej, a tutaj tymczasem Arystoteles. Na bazie którego święty Tomasz z Akwinu zbudował system filozoficzno-teologiczny, chrześcijański, żeby nie było, że jesteśmy jakąś w chrześcijaństwie ograniczeni tylko do dewocjonaliów, to proszę bardzo, u podstaw świętego Tomasza stanął racjonalista Poganin, przecież wtedy jeszcze chrześcijaństwa nie było, czwarty wiek przed Chrystusem, na Arystoteles, który, który był na tyle mm, wielkim mędrcem, że tak przejęty przez Kościół. Trudno się dziwić zatem, że Rafael nie wrócił w w dobie odrodzenia kiedy jest wielka moda na przywrócenie antyku i także myśli filozoficznej greckiej żeby do tego nie nawiązywał więc wszyscy nawiązywali z e, tej De, Leonardo da Vinci, Michałanią e, i właśnie tudzież właśnie z tej trójcy wielkiej także i Rafael e, no nawiązywali do tej greckiej myśli filozoficznej to my wróćmy w takim razie, jak pisał Tytus Liviusz, do Urbe Condita, do, do założenia miasta. Jak to było z tym Rzymem? No bo to rzeczywiście, jak ksiądz tutaj wspomniał, historia sięga 8 wieku przed naszą erą. Tak, choć są starsze miasto Sassi di Matera, takie miasto między Neapolem a Bari, w którym kręcono pasję Mela Gibsona, Nomen to znaczy 10 tysięczne miasto zamieszkałe 10 tysięcy lat, od zawsze zamieszkało, od nieustannie przez te 10 tysięcy lat, z miastem starszym. I, Itali, I, I Italia, słowo, nazwa Włoch dzisiaj, wywodzi się od ludu Italików, którzy właśnie zamieszkiwali raczej jeszcze bardziej południe Włoch. Natomiast tu, w centrum, tu, gdzie mamy właśnie dzisiejszy Rzym. Było plemię Latynów, od którym przechodzi zresztą też język łaciński, łacina, a region, który, o którym mówimy dzisiaj, nazywa się Latium. Rzym leży, jest stolicą Latium. Um, Alba Longa, miasteczko, w, jeszcze mniejsze, dużo mniejsze niż Rzym, w odległości około 20 km od Rzymu, w tak zwanej dzielnicy Castelli Romani, a więc trochę w górach. To, to jest właściwie rodowód Rzymu. Ludy y, pierwotne, takie właśnie z tego miasteczka Albalonga, one konfiskowały Rzym, to miejsce, które dzisiaj jest Rzymem, tam zasiedliły i ustanowiły władzę, i tak dalej. Oczywiście tam jest legenda o dwóch braciach, którzy... Romulus tak, i Remus. Tak, którzy wyłowieni, Wilczyca tak ta ich wykarmiła. No niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy to jest legenda, czy to jest częściowa prawda, faktem jest, że miasto powstało w korycie, przy korycie rzeki Tybr, właśnie pod górami właśnie Koli Albanii, Alba, Longa, cały czas jesteśmy tą nazwą, się tu posługujemy. Miasto rozkwitało powoli, ale stopniowo, Najpierw to byli królowie, siedmiu królów, pamiętajmy, było w rodowodzie rzymian, aż, do tysiąc, aż do 508 roku przed naszą e, erą. E, względy zwłaszcza moralne i okrutne, okrucieńskie sprawiły, że lud odrzucił rządy królów, nastąpiła wtedy republika a potem było Imperium Rzymskie i tak ta historia się ciągnęła dalej. W każdym bądź razie, kiedy skoro jesteśmy już tu przy założeniu miasta, chcę tylko powiedzieć jedno, że jest wielkim uproszczeniem, kiedy mówimy tylko o Imperium Rzymskim, o Rzymianach. Musimy zauważyć, ja tutaj jestem bardzo wrażliwie na to we wszystkich swoich książkach o tym wspominam, że takim pierwotnym, prawdopodobnie autochtonicznym ludem włoskim to są Etruskowie i cudowna ich kultura. Tu też jest cały rozdział prawie poświęcony, ale i w innych książkach o nich traktuję, ponieważ tak naprawdę Rzymianie bardzo wiele zaczerpnili od Etrusków. To są ludzie, którzy... Wywodzili się Etruskowie od Tusku, Etrusków, też Tusków. I dzisiejsza nazwa Toskania pochodzi od tego ludu, tego plemienia Tusków, Etrusków, Tusków, Toskania. Proszę Państwa, to tak mniej więcej między Florencją a Rzymem możemy powiedzieć, że to był ten teren troszkę szerzej i do góry. Do Niziny padański tak mniej więcej. Tak, to mniej więcej trzeba powiedzieć, że tu jest a choć Citanłowa, miasto pierwotne Etrusków było bardziej pod Bolonię. Tam sięgało i do dzisiaj ta kultura jest. Bardzo zdolny naród, bardzo... Mm, że to powiem, artystycznie uzdolniony, czego dowodów mamy mnóstwo, bo są muzea acuski po całych Włoszech, największe z nich jest w samym Rzymie. To był lud także bardzo religijny. Nie wiadomo skąd też do końca, ale oni byli naprawdę... To był lud, który miał postawione na, na piedestale kobietę. Kobieta była bardzo niezależna, wolna, są napisy na grobki, na przykład do dzisiaj zachowane i są tak samo kobiet i mężczyzn nazywane po imieniu. Rzadkość, wielka rzadkość. My o tych acuskach niewiele wiemy Dlatego, że nie rozszyfrowano nawet ich języka do końca. Jest, tylko, jest wiele tysięcy nas, zdań i tak dalej, różnych napisów tutaj pozostało, ale tak czytamy pomiędzy bardziej, niż jesteśmy w stanie odszeregować ich język. Mówi się e, tak e, już powiedzmy żargonowo, że język albański, dzisiejszy język albański jest dość podobny, dość zbliżony do tego języka azrosku. W każdym razie, to nie Rzymianie wymyśli choćby wodociągi, choćby stadiony budowane, choćby drogi, choćby łuki różne, tego rodzaju i konstrukcje. To wszystko jest dzieło etrusków. Nie mówiąc o sztuce, nie mówiąc o ludzie żelaznej, przetapianej już w tamtych czasach. To był naprawdę o warownych miastach fantastycznych, które budowali. Niezwykle szlachetny, utalentowany i także urodziwy lud. I Rzymianie dzisiaj, czy znaczy Włosi dzisiaj, się powiedzmy szerzej, to są spadkobiercy etrusków w dużej mierze. Oni nie zostali eksterminowani, ale wsiąknięci przez Imperium Rzymskie i tak powoli właśnie ta kultura została rozjechana, można powiedzieć, zaginęła, wtopiła się w włoską kulturę i dzisiaj można powiedzieć, że Rzymianie to są, czy Włosi, to są spadkobiercy Imperium Rzymskiego, ale także Królestwa Etrusków. No to ciekawe, co ksiądz mówi o Albańczykach, przynajmniej od ich języku. Bywając na Bałkanach i w południowych Włoszech, no, można zaobserwować takie duże podobieństwo krajobrazu, to są takie Skaliste gleby porośnięte suchoroślami. Jeżeli ktoś był w Albanii albo na południu Bośni czy, czy w Macedonii, no to to jest podobnie jak na przykład na półwyspie Gargano. Kto wie, czy na przykład zanim Adriatyk pojawił się w swoim miejscu obecnym, to czy tam nie było suchego lądu, albo czy jakieś odważniejsze ludy nie wsiadały na jakieś łodzie i nie przepływały tego Adriatyku, kiedy były i się osiedliły we Włoszech. No bo ślady przecież etrusków są także na Korsyce. Tak, tak. To oczywiście to pierwsze mniej chyba realne, chociaż kto wie przed wybuchami wulkanicznymi jeszcze. To drugie to jest prawie, że, panie redaktorze, pewne. Przecież te przemieszczanie się, przepływanie, przemysł stoczniowy, czyli tak zwane statki, statki to, 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 to są tysiące lat, kiedy to, to znano i to rozwijano, najpierw prymitywnie, ale, też, ale naprawdę korzystano z tego, bo na, na powiedzmy etruskowie z wyspy Elba transportowali na ląd suchy wszystkie minerały rudy żelaznej. To sobie, proszę wyobrazić, jakie to są ciężary i oni to przetapiali tu na lądzie i handlowali tym, robili z tego furorę w tamtym świecie antycznym. i to, Jakie te statki już musiały być na 5-6 wieków, 7 przed Chrystusem, skoro oni mieli możliwość transportowania rud żelaza potężnych. Więc yy, to są fantastyczne rzeczy, warte obczytania. Ja o nich oczywiście też yy, w tej książce wspominam. Mało że wspominam, staram się opisywać, natomiast chcę powiedzieć, że y, trochę niedoceniana, my nie mamy wiedzy odpowiedniej o etruskach, ale trzeba im oddać cześć i hołd i trzeba o nich wspominać, bo y, Włosi, y, ich cywilizacja w dużej mierze jest zbudowana także na tej cywilizacji etruskiej. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o Wiecznym Mieście. Państwa i mój gość, gośc, profesor Witold Kawecki, autor. Książki Rzym Moje Miasto. Wracamy do Państwa za chwilkę. Zapraszam na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj w Nocnych Światłach, cykl Echa Historii, rozmawiamy o Wiecznym Mieście. Ksiądz profesor Witold Kawecki, redaktorysta, jest z nami, autor książki Rzym Moje Miasto. Proszę księdza, Rzym to e, także Watykan. Właśnie i tu jest pytanie, które trzeba sobie postawić. Czy Watykan to też Rzym? No, formalnie Włochy to jest bardzo ciekawy kraj, My, powiedzmy historycznie i w strukturach obecnych. Na terenie Republiki Włoskiej znajduje się pięć regionów niezależnych i trzy małe państewka. Nie wszyscy to jak San Marino, ma, wiedzą. San Marino, jeden z nich, Zakon Rycerzy maltańskich, ma swoje terytorium niezależne, autonomiczne, maleńkie. Jeszcze mniejsze niż Watykan <noise> i jest państwo watykańskie. Więc w obrębie tego włoskiego buta mamy trzy małe państwa i mamy aż pięć regionów niezależnych od Valdosta, e, od Wenecji, od e, t -t Trydentu e, i wyspy e, Sycylia i Sardynia. Mają daleko idącą e, autonomię, wchodząc oczywiście w Republikę Włoską. Kiedyś było jeszcze od VIII wieku do XVIII, XIX, do 1871 roku, przecież też państwo nie, kościelne. W środkowej części dzisiejszych Włoch tego buta Zarządzane przez monarchę papieża, który był także, jak wiemy, władcą cywilnym, władcą świeckim, często despotycznym, co oczywiście wtedy było absolutnie zrozumiałe same z siebie i nie do pomyślenia, że może być inaczej. Dopiero kiedy Mussolini zarządził trochę inaczej, znaczy wcześniej zjednoczenie Włoch już sprawiło, że to że, że, że było likwidowanie, no ale potem pakty latarańskie, tak zwane, sprawiły, że utworzono państwo Watykan, no i to było, okazało się wielkim wyzwaniem dla kościoła symboliczne. Nie wielkie panstewko, 44 hektary, to jest oczywiście, który ma własny paszport, własne godno, własny hymn własną armię nawet, bo przecież ma gwardię tak, szwajcarską, bardziej szwajcarską. własną stację kolejową i, i tak dalej, pocztę, i oczywiście własne sklepy, własne CPN. No proszę Państwa, no rzeczywiście było się przez lat, 5 lat mieszkałem w Rzymie, więc bywałem często w Watykanie. Sentymentem wspominam te czasy, ale to oczywiście jest tylko taka no, wizytówka, to właśnie, właśnie na miasta czegoś, co jest rzeczywiście rzeczywistością generalnie duchową, bo te państwo watykańskie, jego ramiona, one się rozprzestrzeniają na całym świecie, tam gdzie jest Kościół uniwersalny. Tam jest też głowa kościoła, czyli papież tej, ta duchowa jego władza. No papież jest także biskupem Rzymu, więc to jest ciekawa sprawa, bo jeżeli politycznie potraktujemy Watykan jako państwo, które jest wydzielone z terytorium Rzymu, to są te enklawy Bazyliki Świętego Piotra i okolic Ogrodów Watykańskich plus Bazylika Świętego Jana na Lateranie, Bazylika, Bazylika Świętego Pawła za murami. No więc to taka, można powiedzieć, obecność rozsiana, ale w gruncie rzeczy, jeżeli wchodzimy do Bazyliki, to jesteśmy w innym państwie niż we Włoszech. Prawda? Eee, tak, jeszcze Santa Maria Maggiore, jeśli już tak, te cztery tak, wielkie, tak, faktycznie. W, 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 wymieniamy te, te, te konkretne cztery wielkie Bazyliki, Dlaczego się tak wydzielił, nawet nie wiemy do końca, jest dużo, też wiele, jest, jest ponad 700-800 kościołów i bazylik w Rzymie. I to to chyba czasem tylko Neapol może pięk. konkurować. Nie, nie, nawet nie. Myślę, nie. że nikt nie będzie konkurował. Takiej ilości, to, to i mówię tylko o tym Rzymie centralnym, bo jak z peryferiami dzisiaj, to kto wie, czy nie ma tych kościołów nawet więcej. I jakie one są jakie piękne. No ale oczywiście, Państwo Watykańskie hmm, to jest. Hmm, Instytucja, która ma zarządzać kościołem i to zarządzać w sensie duchowym głównie, ale to, że jest potrzebna także jakaś organizacja cywilno-prawna, że jest potrzebne, są media watykańskie, zresztą radio i, i inne media, telewizja, teraz już teraz prasa, obserwatory Romano. No to jest oczywiście dla takich potrzeb, dla też pewnej niezależności, wydzielności e, z, utworzono to państwo. E, i ono jest, jest takim symbolem, myślę, że dla Włochów, Włosi się szczycą Watykanem. 88% Włochów przyznaje się do katolicyzmu. I można takie porównanie zrobić, tak jak Anglicy są dumni z korony królewskiej, ze swojej królowej dziś króla. Tak, Włosi absolutnie. Nawet jeżeli są jakieś tendencje antyklerykalne, zwłaszcza na terenach byłego państwa kościelnego, oczywiście antyklerykalizm we Włoszech jest historyczny i jest słynny, ale on nie jest groźny, moim zdaniem. Groźniejszy jest ten polski, bo bardziej beznadziejny antyklerykalizm, ale to już jakby inna dyskusja. Natomiast Włosi kochają Watykan. Włosi byli też przez całe wieki uważani, za, za obrońców wiary katolickiej, katolicyzmu i tak dalej. I tak do dzisiaj jest, mimo daleko idącej laicyzacji, zeświadczenia, pewnego rodzaju sympatia, a nawet miłość do papieża, do Watykanu, do świętych, do we Włoszech jest niezwykle mocno obecna. I to we wszystkich dziedzinach. Nazwy świętych, wszystko jest właściwie ponazywane świętymi. Potem takie fascynacje wieloma świętymi. To jest ziemia świętych i artystów. Pamiętajmy, Italia jest fantastyczna krajem, który ma w sobie nawet do 80% światowego dziedzictwa artystycznego. W jednym kraju, stosunkowo przecież nie aż takim wielkim. Proszę sobie wyobrazić, 80% światowego dziedzictwa artystycznego. No, Włosie są znani dzisiaj przede wszystkim ze sztuki, tego, co zostawili na przestrzeni dziejów, od antyku do, do współczesności. No i pewnie znani są też z fantastycznej włoskiej kuchni. Moim zdaniem skromnym, najlepszej kuchni świata. Ale tak mówimy o złożoności. Nie mówimy o pizzach, tylko i oczywiście o pastach, których są słynne, ale ta kuchnia jest naprawdę rewelacyjna i bardzo szeroka i właściwie wszystko tam jest. Ale to już też jest też jakby inne zagadnienie, choć ja w tych swoich książkach o Italii staram się robić przystanki, odpocznienia, żeby ludzie z tą wielką historią opisywaną faktami, sztuką, taką potężną wielkich artystów się nie zmęczyli. Czasami, się mogli wypocząć, no to idziemy w kierunku restauracji, idziemy w kierunku dobrych win. Idziemy w kierunku oczywiście tej kultury rozrywki także, dlaczego nie, pokazując, że to Kiedy jest to, ziemia piękna. Ksiądz też swoje gwiazdki przyznaje, tak? Tak, no, powiedzmy gwiazdek jeszcze nie przyznaje, ale znając psychikę człowieka, że lubi takie rzeczy, zresztą to się odbija potem u czytelników, czy u dziennikarzy komentujących te moje książki, jako plusy to wychodzi najczęściej, że to są bardzo dobre jednak przerywniki, żeby odpocząć, żeby też się zająć nie tylko duchem, nie tylko... Sztuką nie tylko intelektem, ale także i ciałem, bo człowiek to jest konstrukcja złożona z tego wszystkiego. A było się potrafił wysiadować. Jeżeli ktoś tam och, bywa, to doskonale wie. Och, Oczywiście. Kochają jeść, kochają się bawić. To jest ich świat. To są w ogóle ludzie bardzo społeczni. I, i, i oni są ogromnie indywidualistyczni, tak jak Polacy. Taki przeciętny Włoch jest indywidualistą do skrajnej potęgi, To się też historycznie tłumaczy. Przez 1500 lat byli zarządzani, przez najeżdżani. Zarządzani przez obcych i tak dalej, i oni są nieufni, oni się też zrobili bardzo samowystarczalni. Tylko 7% Włochów ufa wierzy swoim bliskim i przyjaciołom, nie mówiąc o obcych. 7% to są badania na ten temat, a nam się wydaje, że oni są wylewni, otwierają ramiona. I to jest historycznie uzasadnione. I dlatego też oni się też sporo nacierpieli w swoim życiu, dlatego też takie i postawy, ale tym niemniej Włosi potrafią się bawić, bo w, po, w przeciwieństwie do Polaków mają taki fenomen, którego my nie mamy. Piacie Cheredi Stare Insieme to się nazywa po włosku, czyli dokładnie się to tłumaczy, drodzy państwo, przyjemność do bycia razem, czego u nas nie ma, nie na taką skalę wyjść na ulicę tylko po to, żeby pogadać ze sobą, iść do baru, do restauracji, nawet nie wiem, na lodowisko, gdziekolwiek, na koncert. Włosi kochają to bycie tu w tłumie, bycie razem. Dlatego dla nich COVID i pandemia były masakryczne, to znaczy to było dla nich straszne przeżycie, dlatego że ci ludzie żyją na ulicy, oni się nauczyli żyć ulicą i na ulicy poniekąd. I to jest też bardzo piękne, bo to jest bardzo socjalne, bardzo społeczne. Każdy kogoś pozdrawia, zaczepi, rozmawia. Takie wejście do baru na kawę pięć razy, dziesięć razy dziennie nawet, to jest normalne. Dlatego na jednej ulicy możemy znaleźć pięćdziesiąt barów i nie zbankrutują. A ulica nie jest aż taka ogromna, dlatego że tam każdy to euro zostawi, wyjdzie, wypije. Ale przy okazji spotka kolegę, porozmawia z baromanem, spotka z kim, oglądnie kawałek polityki i podenerwuje i podyskutuje, bo wszędzie są telebimy, telewizory, oglądnie mecz razem, a dlaczego ma samogląd na czterech stronach, w ścianach? Dla Włocha, w mentalności Włocha nie ma czegoś takiego, jak stać ko przy kominku, siedzieć w domu zamkniętym na cztery spusty. Nie, trzeba żyć społecznie. Choć, jak mówię, są wielkimi indywidualistami, co też widać po artystach wybitnych, co też widać po muzykach, malarzach, rzeźbiarzach, co też widać, proszę Państwa, po, no, po ludziach, którzy coś, coś znaczą, czy, świętych. O tym chciałem powiedzieć, jest tam ta, całe mnóstwo świętych. Każdy z tych profesji, które wymieniam, e, mu musiał być indywidualistą sam w sobie, żeby do czegoś dojść, a w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przypominam się, jak ksiądz o tym mówi, ten fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, rozsyłając uczniów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. I ktoś może sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego taki niegrzeczną formę kontaktu Pan Jezus wskazuje? No bo właśnie w tamtej kulturze śródziemnomorskiej jest to, o czym ksiądz mówi. Czyli ta skłonność do tej wylewności, do zatrzymywania się chodziło o to Panu Jezusowi, żeby nie tracili czasu, żeby szli z dobrą nowiną, a nie zatrzymywali się na rytualnych pozdrowieniach i, i pogaduszkach, które potrafią trwać, jak ksiądz mówi w nieskończoność. Tak i w biesiadach być może takich nieużytecznych. Ej, oczywiście Chrystus nic nie miał przeciwko temu. Sam też był bardzo towarzyski, jak widać, ponieważ tych. Momentów, kiedy biesiaduje Chrystus z apostołami lub z innymi, jest całe mnóstwo. Jak czytamy Ewangelię, to właściwie ciągle Jezus jezu kogoś, albo w Betanii, albo tu, albo u faryzeuszy, to ciągle się dzieje jednak koło stołu. Proszę zauważyć, i to jest przyjęcie, spotkanie międzyludzkie. Co więcej, jak powstał największy sakrament istota kościoła dzisiaj, Eucharystia? Powstała w restauracji. Powiedzmy sobie, ten wieczernik. To miejsce na piętrze w samym centrum Jerozolimy, które Jezus kazał wynająć i kazał przygotować pożegnalną ucztę, to był rodzaj restauracji w tamtych czasach. Takiego miejsca, gdzie właśnie przebywano e, razem, jedzono i to była uczta. To była uczta pożegnalna, czyli z takiej biesiady ludzkiej powstaje największy sakrament świata Eucharystia. Ponieważ Chrystus znał psychikę, psychologię ludzi, ludzie się przy stole, przy posiłku. Ze sobą naprawdę spotykają, otwierają się ich usta, zaczynają się do siebie zbliżać, zaczynają wchodzić w relacje, właśnie z powodu tego, że przy pustym stole to by prawdopodobnie nic nie wyszło. A przy stole, gdzie jest też poczęstunek, gdzie jest chleb, gdzie jest wino, gdzie można właśnie rozweselić swoje serce i oczy. Zaczyna się też, jakby, inne istnienie i rozmowa człowieka. Fantastyczne to jest, jak blisko Jezus Bóg był człowieka, jak rozumiał jego potrzeby, jego psychikę, i to nam daje też piękny obraz Ewangelii. Nie uciekamy w jakiś świat. W Włosi. Rzymianie, dzisiaj Włosi przejęli te wszystkie tradycje. Jest to ich obecne, bo pamiętajmy, drodzy Państwo, ja mówię o Rzymie dzisiaj do Państwa, ale jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego, tak zwane y, y, kraje y, mediterrane, czy ten cały basen on się ciągnie, proszę Państwa, od Azji mniejszej, czyli dzisiejsza Turcja, on się ciągnie od Grecji, on się ciągnie przez Hiszpanię aż, do szupu, aż tak do Egiptu, do Maroka, do Algierii, ale też do Izraela. To jesteśmy ciągle w tym wielkim basenie Morza Śródziemnego, który stał się w pewnym Momencie, proszę Państwa, pępkiem świata. Bo to cywilizacja. A na pewno źródłem cywilizacji. Tak, cywilizacja dzisiejsza, euroatlantycka. No nie jedyna, bo były też inne, ale jakoś skinęły. Ale taka cywilizacja, która została i trwa, bierze się z tego basenu Morza Śródziemnego. Dlaczego wieczne miasto? Pierwsze pytanie, które Pani zadał. Dlaczego ono, Rzym jest wiecznym? No bo proszę zobaczyć, ile było miast. Babilonia, Mezopotamia, była Antiochia, była Kartagina, była Aleksandria. No ile było miast historycznych? Mogę tu wymieniać nieskończoność, a nawet Ateny. Ateny dzisiaj to nie to samo, co okay. jedynym miastem, które przetrwały wszystkie burze historyczne i nadal ma swoje wielkie znaczenie jest wyłącznie Rzym. Wie, no to w takim razie wróćmy z Jerozolimy, o której przed chwilą ksiądz mówił, do, tej, do Rzymu czasów pana Jezusa. No to jest już cesarstwo, ale jego ślady możemy do dzisiaj znaleźć. No, larga Argentyna w sąsiedztwie bardzo ruchliwych ulic. Mamy tam forum Galba, forum, forum Trajana. Przecież można powiedzieć, chodzimy po Rzymie, i nagle będ jesteśmy w starożytności. Jest Koloseum, jest Forum Romanum. To jest coś takiego, co właściwie chyba w żadnym innym mieście nie występuje. No może Ateny, o których ksiądz wspomniał przed momentem, może, może ta Stara Jerozolima. To, jest, to są te miejsca, gdzie możemy właściwie chodząc bezpośrednio z, z nowoczesności przejść do starożytności. Zaledwie krok nas dzieli od paru epok, które się wydarzyły. No tak, bo trzeba wiedzieć, yy, szanowni państwo, że Rzym jest wielowarstwowy. I my dzisiaj kochamy i podziwiamy Rzym nie tylko dlatego, że był Neron, cesarz znany, czy powiedzmy Tyberiusz. Ale był i Konstantyn. I Juliusz Cezar. My Rzym podziwiamy i tak też idzie moja narracja w książce. Właściwie rozdział z 11 rozdziałów tej książki, które. Uwybłyklają, jakby skopiają się w pewnym momencie na poszczególnych etapach, fazach historycznych czy też kulturowych, a wszystko zawiera się w pewnej całości. I tak jak rozdział pierwszy jest krótką historią w ogóle imperium rzymskiego, to już zaraz drugi jest w samym sercu starożytnego Rzymu. I tu właśnie mówimy o Kapitolu, o Forum Romanum. Dobrze znana oczywiście nam wszystkie więzienie martyńskie, a to, to, to już będzie chrześcijaństwo. No, ale a tak, w każdym bądź razie... Przecież pisało o nim Sienkiewicz. Tak, no. koloseum i tak dalej. Jesteśmy jakby w samym centrum i to widać. W samym centrum Rzymu dzisiaj jest ten antyk yy, Czyli kilka wieków przed Chrystusem, powiedzmy do tego V wieku. I całkiem niezłe pozostałości, mimo że wyniszczane i rozbierane potem przez chrześcijan, tak jak Koloseum czy inne starożytne zabytki, po prostu używano tego materiału, szlachetnego marmuru do budowy. Proszę Państwa, świątyń chrześcijańskich, czy, czy całych osiedli ludzkich. Także dzisiaj dwutysięczne, tysięczne kamienie, marmury są powtykane w, oczywiście w XIX-wieczne także budowle, czy trochę wcześniejsze. To też jest pewien fenomen y, Rzymu. Ale y, rzeczywiście, panie redaktorze, y, możemy tak właśnie iść tą drogą z Rzymu i wydzielać takie czy inne części. Rzym, y, Historyczny, historyczny to jest Campo Marcio, pole marsowe. To jest jakieś, wiem, 250 hektarów kwadratowych powierzchni, choć kiedyś to było tylko 25, bardzo niewielkie. To campo campo było takie sobie. Tutaj Dzisiaj dużo większe. Przy polu marsowym, może się zatrzymam na moment, bo to też o czym ksiądz wspominał, że to dziedzictwo kulturowe Włoch, ono rzeczywiście Italii, Rzymu rozpościera się na cały świat, no bo tutaj pole marsowe to ktoś powie, zaraz, zaraz, pole marsowe to przecież także w Paryżu, prawda? Mamy ksiądz pisze o Tivoli. Mamy Rio de Tivoli, jedna z takich najbardziej eleganckich ulic w Paryżu, niedaleko Place de la Concorde. Więc te miejsca historyczne, włoskie, właściwie rzymskie, one emanują chociażby samymi nazwami, ale za tymi nazwami też coś stoi, co? ta właśnie historia. To I to rzymska historia. Jest... to rzymska historia, i to, i to, i to włoska historia, historia to... przeniesiona później oczywiście, odzwierciedlana w innych krajach czy miastach świata. Ale w tym właśnie polu marsowym, które. Co ciekawe, nie jest tym forum, Roma, tym starożytnym, wiemy, że leży na siedmiu wzgórzach. Okej, okay. tak to się życzy no i tak jest, o, ciężko ci to, choć tego nie widać aż tak bardzo, bo to, to są wzgórki bardziej jeszcze zabudowane, no to, tego aż tak bardzo nie widać, chociaż że no turysta to widzi, jak się zadyszkę złapie między górką a górką, bo to jednak tak się przechodzi. To tym niemniej pole marsowe było poza tym ścisłym centrum e, antycznym, E, e, jakie stanowiło Forum Romanum, powiedzmy, e, i tak dalej. Natomiast pole marsowe się ciągnie dość szeroko, bo od Panteonu, Piazza Navona, tutaj tych słynnych rzeczy, aż do Trinitadei Monti, do schodów hiszpańskich z jednej strony, ale z drugiej strony aż tam blisko Watykanu, do Zatybrza. No więc to jest taka przestrzeń, w której dzisiaj jest najwięcej do zobaczenia. To nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. To jest ten historyczny Rzym już nie tylko antyczny, ale także i średniowieczny i barokowy w dużej mierze. Bo trzeba powiedzieć, że to, co widzimy dzisiaj Rzymie, takim gołym okiem, nie szukając jakichś wykopalisk i muzeów i takich ciekawych y, elementów antycznego Rzymu, to jest Rzym barokowy, to jest Rzym Berniniego w dużej mierze. Może o nim jeszcze porozmawiamy no tak, to nieco bardzo później, rozdział, bo To bardzo poważny rozdział To bardzo poważny rozdział też jest tylko niemu poświęcony, bo to, to, co widzimy dzisiaj, to w dużej mierze zasługa tego genialnego Gian Lorenzo Berniniego, architekta, teatrologa, można powiedzieć, ale przede wszystkim rzeźbiarza. Natomiast faktem jest. No rywala Michała Waniowa. No tak, a Borominiego jeszcze większego rywala, z którym naprawdę się brali za głowy i rywalizowali, rywalizowali a nawet się nienawidzili szczerze ze sobą, no bo Michał Anioł tu była już inna jakby też yy, półka i, i klasa i troszkę inne czasy, bo był wcześniejszym jednak Michał Anioł. Michałaniu to jednak odrodzenie, jeszcze renesans, a w Bernini to już barok, także też inna epoka, która weszła historyczna, artystyczna do Rzymu. Ale panie redaktorze, wspomina pan Rzym wczesnochrześcijański, taki jest też rozdział. Na bazie tej antyczności pierwotnej, takiej żywej, tego Rzymu, Imperium Romanum, czyli pierwszego wieku, gdzie do połowy drugiego wieku jest, można powiedzieć, kwintesencja siła, siły Imperium Rzymskiego, rośnie chrześcijaństwo. To o tym, że porozmawiamy za chwileczkę. Dzisiaj o wiecznym mieście rozmawiamy w cyklu Echa historii. Gościem Nostęp Światła jest ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury, etyk mediów, autor książki Rzym Moje Miasto. Wracamy za chwileczkę. Dzisiaj w nocnych światłach cykl Echa historii. O wiecznym mieście rozmawiam z Państwa i moim gościem. Ksiądz profesor Witold Kawecki, autor książki Rzym Moje Miasto. Proszę księdza, Rzym Chrześcijański. Yy, I yy. Jeżeli mówimy o tym Rzymie, który, do którego się wybieramy, to taka pierwsza myśl, no trzeba zobaczyć ten Rzym. No to dobrze, ale zobaczmy, na czym Rzym stoi. Jeżeli mówimy o Rzymie chrześcijańskim, to ten pierwszy Rzym chrześcijański to jest to, na czym Rzym stoi. Ja tu ze sobą przyniosłem do studia Krzyż. Krzyż, który przywiozłem z katakumb Prysylii, tam jest, to jest krzyż z takim bardzo charakterystycznym e, znakiem krzyża, który jednocześnie jest jakby kotwicą e, z dwoma haczykami, na które łapią się ryby. E, to, jest, e, to jest taki znak, który tam w e, katakumbach jest m, bardzo bardzo dobrze widoczne na, na ścianach, oprócz wielu starożytnych mozaik i, i rzecz jasna, no, samych nagrobków, jak to się mówi, katakumby. Proszę, księdza, jak to jest z tymi katakumbami? Dlaczego one dla Rzymu, tego chrześcijańskiego, były takie ważne? No i tu jest dobre pytanie, zależy o jakich katakumbach mówimy. Zazwyczaj mówimy o te Sebastiana, starożytne katakumby, gdzie także ukrywali się chrześcijanie, stąd były ważne. Nie tylko grzebano kiedyś tam em, zmarłych, ale potem stawały się miejscem zamieszkania, ukrycia się chrześcijan, prześladowanych, jak wiemy, w pierwszych wiekach przez cesarzy i były też miejscami ich pochówku automatycznie, ale też miejscami celebracji, eucharysty pierwszych, modlit. No, Więc tam fantastyczne są historie. Tak, Możą, mogą to Państwo we wszystkich tych starożytnych katakumbach, które są niezwykłą atrakcją, e, zobaczyć. Natomiast... No, jeżeli ktoś ma klaustrofobię, to... Nie, yeah. różne no. grupy widziałem tam i tak dalej, dzieci maleńkie i przepytując dzieci, największy hit Rzymu takie małe dzieci, no to na pierwszym miejscu katakumby. Jednak to jest taka robią atrakcja. Wrażenie. Robią, robią wrażenie. Jest też chłodno tam, a tu upał na zewnątrz i tak dalej. To jest dość bezpieczne. No może jak ktoś jakąś klaustrofowie ewidentną ma, ale to są dość przestrzenne katakumby. Natomiast proszę Państwa, to, co tutaj pan Paweł mi prezentuje, piękny krzyż rzeczywiście, który przywiózł sobie. A jak przywiózł katakumb Pryscyli, to są troszkę inne katakumy, są ogromne, tam jest kilkanaście kilometrów przejść. To jest wszystko odnowione ostatnio. Są GPS-owskie trasy, można nawet zrobić sobie w internecie taką wycieczkę GPS-ową i zobaczyć te wszystkie Katakumby Pryscyli, zobaczyć nagrobki, zobaczyć sztukę antyczną, także chrześcijańską, właśnie choćby z tym krzyżem, ale nie tylko. Też Tą wizerunkową, piękną, kolorową. Proszę Państwa, i o dziwo, I Tak, są freski, prawda? Freski prawie. są rewelacyjne, tak, słynne, które mają bagatela dwa 2000 lat lub prawie. Proszę Państwa, te katakumby prawdopodobnie jednak nigdy nie były, te pryscylii, o których teraz mówię, nigdy nie były miejscami ukrywania się chrześcijan. Te akurat nie. nie. Natomiast były kiedyś pogańskim cmentarzem. Na który był przejęty, tak jak sztuka pogańska, została przerabiana, wchłaniana na pewnym etapie życia, zwłaszcza od IV wieku, po edykcie mediolańskim, kiedy chrześcijaństwo stało się państwową religią, czy 13 rok, przypomnę Państwu, z chrześcijan chrześcijaństwo przejmowało bardzo wiele też elementów sztuki pogańskiej i transponowało ją po swojemu na chrześcijańskiej bazyliki. Sam nawet w bazylika, proszę Państwa. Dzisiaj, jak słyszymy słowo bazylika, to jest mur, beton kościół. Tak, ale, ale pierwotne znaczenie Bazyliki to była hala tak, widowiskowa, hala. sportowa, sędziowska, tak, tak, czy rozrywkowa. To miejsce wielkich spotkań, miejsce czy różnych spotkań, działalności. Jakby, jakby hale dzisiaj widowiskowe, tak, proszę Państwa. Centrum handlowe. I, i nazwę coś. wzięliśmy, chrześcijaństwo wzięło, też zaczęło budować swoje kościoły na ten sposób. Nawet nazwa Pontyfik, Pontyfiks, pon czyli ma. Max Pontefiks, wielki, czy to przyjął, to przecież najpierw w mówiono o cesarzu. A więc to też jest starożytna kultura, pogańska, rzymska, w jakiś sposób adoptowana. No i więc właśnie te, te katakumby Pryscylii były cmentarzami chrześcijan, a nie tyle miejscami kultu, chociaż to, co widzimy, te freski i te sale tam obecne, to są raczej sale, które mogły towarzyszyć na przykład na stypy, na spotkania pogrzebowe, dla ludzi niektóre z nich mogły być także salkami, salami, katechezy, jak najbardziej. No i w ten sposób się tłumaczą też ta te cała sztuka, która tam nie jest. Jest nagrobek grobek męczenników jest. żołnierzy. Tak, tak żołnierzy tak, rzymskich. Tak. Tam tak. właściwie jest tak dużo tych elementów, że wystarczyłoby nam tego programu, żebyśmy tylko o tych um, e, katakumbach nie mówimy. A tymczasem my chcemy mówić o wie wielu innych rzeczach, bo to mój, jesteśmy w Rzymie chrześcijańskim. Wychodzimy na powierzchnię w takim razie. Ale to wczesnochrześcijańskim. Czyli tak jak pan redaktor zasugerował y, 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 y słusznie i powiedział, Wczesne chrześcijaństwo się pokrywało z, z rozkwitem cesarstwa rzymskiego. Naj rozwój cesarstwa, cesarz August, Oktawian August, August, czyli Boski, i jego następca to też. 100% świetności Rzymu, tak jak powiedziałem, pierwszy wiek, drugi wiek naszej ery, i wtedy jest właśnie chrześcijaństwo. No, fantastyczny pałac wtedy, Augusta przecież, tak, na, ta, na Circus Maximus. I, oczywiście i tyle, wiele, i, czyli mauzoleum właściwie jego, i tyle innych y, panteon, który także przecież z tych czasów, pierwszy wiek y, naszej ery i tak dalej, czy początek drugiego. Y, y, Castellangelo, czyli Zameganioła, to jest 2000 lat historii też właśnie cesarzy i tak dalej, i tak dalej. Y, ale Proszę Państwa, i tu ten fenomen, dlaczego chrześcijaństwo jest w starożytnym Rzymie? Odpowiedź jest prosta. Gdyby apostołowie Piotr, Paweł i inni zostali w Jerozolimie, to chrześcijaństwo by się nie rozwinęło. Jakkolwiek ta Jerozolima była i piękna, i ważna. Ale pamiętajmy też podbita przez Imperium Rzymskie i niesamodzielna. I że Żydzi się buntowali aż do, pamiętamy, do różnych rewolt, które, którego rezultatem było zburzenie świątyni jerozolimskiej i tak dalej w 70 roku. Barabasz przecież <laughs> był jednym z tych buntowników. Tak jest, no, przecież no. to wszystko właśnie, za... <laughs> dowód Jezusa, słyszymy kto był, Pącjusz Piłat, namiestnik rzymski w, w skolonizowanej Palestynie i tak dalej. No właśnie, ale była też odwrotność medalu. że, że Czyli trzeba było dla... z, z metro Udać, udać się do metropolii tak, z prowincji. Żydzi no. wiedzieli, gdzie jest centrum świata i pępek świata. Wszystkie Zobacz, drogi prowadzą do Rzymu. kulturowy i ten imperialny. Wszystkie drogi prowadziły do Rzymu i w tym Rzymie, okazuje się, już w czasach Jezusa i zaraz potem były duże kolonie Rzymskie, Ży Żydów Ży żydowskie, przepraszam. Zwłaszcza na Zatybrzu w takiej dzielnicy za Tybrem rzeczywiście, bardzo dzisiaj znane i poważane. Tam się mówi, że to jest prawdziwy Rzym dzisiaj jest na Zatybrzu, czyli za Tybrem. Przepiękna rzeczywiście, fantastyczna, klimatycznie fantastyczna dzielnica Rzymu. Nie zapominajcie Państwo o niej. No i co? I te kolonie dziesiątki tysięcy Żydów obecnych w żymie i to do nich w pierwszej mierze przybywa Święty Piotr, Święty Paweł. Żeby ewangelizować. List do tak Rzymian była? to nie jest tak, list do obywateli tak, Rzymu, tak, tylko do tych, którzy tam osiedli. Tak, tak, osiedli. Potem, oczywiście, bardzo szybko były nawracania się, oczywiście, zarówno spośród arystokracji wybitnej, ale zwłaszcza, zwłaszcza spośród biedoty, spośród po, y, pospolitego ludu. Ale właśnie wszystkie Stany no, ale powoli. Już, no. Tak, tak, wszystkie Stany powoli nawracały się na kapitalną, personalistyczną religię, cudowną, jaką było chrześcijaństwo. Ona, ona miała takie podstawy y, w sobie, Właśnie ludzkie, humanistyczne, bym powiedział, że była bardzo atrakcyjna, nawet jeśli groziło za to więzienie, śmierć i, i prześladowania. I tak właśnie rozpoczynamy historię Rzymów czesnochrześcijańskiego. Czyli tak jak się rozwijał ten antyczny, tak się rozwija, proszę państwa, i Rzym czesnochrześcijański, święte Pudenciana i Prakseda, dziwne trochę imiona, ale to były córki wybitnego konzula, wybitnego patrycjusza rzymskiego, on zresztą. Oddał swoją majątność, swoje terytory w samym centrum Rzymu. Te kościoły dzisiaj Państwo możecie oglądać. Tam były domestikos, czyli te pierwsze miejsca, gdzie się spotykali chrześcijanie, bo nie budowano świątyń, tylko spotykano się u zamożniejszych ludzi, którzy mieli szersze pomieszczenia, w których można było celebrować Eucharystię i głosić Słowo Boże. czyli się tam kilkadziesiąt osób gromadziło. To się nazywało domestikos. I te domestikos są do dzisiaj, są odkrywane, są gdzieś tam w piątej warstwie Rzymu, ale są zachowane naturalnie w takich miejscach, jest w swojej książce, też wiele pokazuje, no to dotykamy absolutnie czasów apostolskich i to jest fenomenalne. I tak też Kościół Świętego, czy Bazylika Świętego Klemensa z I wieku, z jednego z pierwszych papieży, można powiedzieć rzymskich. Proszę Państwa, też tutaj jesteśmy blisko e Aventynu, takiego kolejnego wzgórza, czy Świętego Jana na Lateranie, czy Bazyliki Świętej Agnieszki, albo też Bazyliki Świętej Konstancji, czy Świętej Cecylii na Zatybrzu. No można to dużo wymieniać, i ja to wszystko zaliczam do tak zwanego e, Rzymu wczesno-chrześcijańskiego i te dwie historie. Kiedy mówimy Rzym, najczęściej myślimy o Świętym Piotrze. No bo Bazylika Świętego Piotra, bo Grup Świętego Piotra, bo Piotr był pierwszym papieżem, no bo wszystko, ty jest, tu jesteś Kefa z no ale ten... jest i Paweł przed ale... Bazyliką Świętego Piotra, stoi no no ich dwóch. Chwilę oddechu i zaraz, zaraz. Przecież drugi filar chrześcijaństwa. Też jest związany potężnie z Rzymem. Ale ja sam przeżywałem takie, te, takie, takie właśnie zaślepienie, że się myślało tylko o Świętym Piotrze, a przecież Święty Paweł. I panie redaktorze, wywołał pan Świętego Pawła za murami oczywiście jedną z czterech bazylik. Wcale nie to miejsce, bo to miejsce jest trochę sztuczne. Z, już tłumaczę dlaczego. Przepiękna bazylika, rzeczywiście. Ale ona jest z XVIII, XIX wieku. Wszystko, co wcześniej się spaliło. Konstantyn wybudował, cesarz Konstantyn wybudował rzeczywiście na grobie świętego Pawła, na grobie. I ten grób tam rzeczywiście jest, i to jest ten, ten zabytek, ten autentyk, ale wszystko inne jest właściwie odnowione, jest nowe, no bo było zniszczone, choć fenomenalne, tak jak to widzimy dzisiaj. Natomiast są miejsca absolutnie dziewicze związane ze świętym Pawłem, których większość pielgrzymów turystów nie dociera. Też dlatego, że niektóre są niedawno stosunkowo odkryte. I pozwolą państwo, że wymienię tylko dwie, dwa takie miejsca, a mianowicie Tre Fontane, ostatnia stacja metra i jeszcze kawałek na piechotę lub autobusem. To jest ciągle Rzym. lekko na peryferiach Tre Fontane. Czy źródła, miejsce męczeństwa świętego Pawła? On potem został. Dopiero transportowany na cmentarz po gdzie jest bazylika Świętego za murami. Ale umęczony był zupełnie gdzie indziej. Fantastyczne miejsce. Tam się czuje Świętego Pawła. Tam jest duchowość, tam są trzy kościoły. Trefontanne, bo była taka historia, legenda, że jak ta głowa obcięta, bo był Rzymianinem, więc nie mogli go ukrzyżować, więc ścięli mu głowę. Żołnierze wykonali tam, były koszary żołnierzy rzymskich, dlatego też tam było to miejsce męczeństwa. Święto głowę, ona spadając. Na posadzkę, czy powiedzmy na kamień, odbijała się i jakby tryskała z tych miejsc krew woda, i wybudowano tam trzy kościoły. Do dzisiaj są. Jest Aleja Męczeństwa Świętego jest są trzy kościoły. Na część jest cela, w której był przechowywany święty, przytrzymywany święty Paweł. Jest cały szereg zabytków. Jest też gaj niesamowiny, a, 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 apokaliptusy, i są trapiści francuscy, którzy to górze za, zagospodarowali. Proszę Państwa, jest rewelacyjne. Naprawdę warto tam być. Tam się poczuje świętego Pawła i tą duchowość i antyczną, i dzisiejszą. Więc wskazuję na te Trefontane, bo to jest, to jest święty Paweł w całej krasie. A inne takie miejsce, stosunkowo niedawno odkryte, w samym centrum Rzymu, przy Piazza Wenecja. 200 metrów, 100 metrów od Piazza Wenecja. na Via del Corso, jedno z takich podstawowych dróg e, dobiegających do tego Piazza Wenecja, gdzie jest Ołtarz Narodów, no, to takie centralne miejsce w Rzymie. Tak, Mussoliniego dzieła. Jest kościółek, Santa Maria in Via Lata się nazywa, czyli Matki Boże jakby na, na ulicy lata, ale to jest na Via del Corso. I, i, i w katakumbach tego kościoła, w podziemiach niestety nie, nie zawsze otwartych, w weekendy na pewno, Zobaczą Państwo miejsce, gdzie święty Paweł mógł spędzić nawet trzy lata, gdzie napisał dwa lub trzy listy. I, i to miejsce, i tam być może był, był tam też ta święty Piotr w tym miejscu. Takie niezwykłe miejsce. Niezwykłe. Ja też oczywiście, drodzy Państwo, w tej książce nie chcę robić tutaj autoreklamy, ale... Ja w tej książce też nie tylko opisuję te historie, ja je fotografuję, ja je Państwu przedstawiam. Ta książka ma 200 kolorowych zdjęć, w większości zrobionych przeze mnie. No więc i to w kiedy... takiej formie albumowej, tak? To jest ale to nie jest album, bo tak. tu słowo opisane jest tak samo ważne jak obraz, a jest jakimś dodatkiem plus tej książki, że autor napisał tekst, a potem robi do tego zdjęcia. To jest pierwsza książka, której udało mi się. Zdjęcia robić po napisanie tekstu. Czyli specjalnie wybra, wy, wy, wybrałem się w czasie pandemicznym zresztą do Rzymu. Było, było luźniej, było wolniej, nie było tylu turystów i można było lepiej ofotografować Rzym. Więc ja Państwa prowadzę po tych ścieżkach, pokazuję oczywiście te największe zabytki, to są pełnokolorowe i tak dalej zdjęcia, więc nawet nie trzeba się ruszać z domu. Dlatego ja nazywam tą książkę pandemiczną, ponieważ. Dla tych, którzy się boją, którzy nie mogą podróżować, w pandemii nie mogli podróżować lub których nie stać nawet na podróż, tą książkę można czytać i oglądać i być w tych miejscach jakby, bo ja je prowadzę także tą szatą graficzną, czyli tymi mapkami, czy też fotografiami, prowadzę Państwa do tych miejsc, o których... Opisuje. Ale to nie jest album, bo album pokazuje głównie zdjęcia i opisy do zdjęcia. Tutaj jest słowo tak samo ważne jak obraz. Tak jak zresztą było w chrześcijaństwie, choć chrześcijaństwo jest religią słowa, mówimy, tak, jest. Ale chrześcijaństwo jest także religią obrazu. I od początku obok Ewangelii była też ikona. I to, co pan em, redaktor mi tutaj przy, przyniósł i pokazuje ten krzyż z katakumb, piękny, zresztą prościutki, ale piękny, to to już się, to jest ikona. To, to było już pierwsze obrazowanie. Ludzie zawsze mieli potrzebę malowania. Chcę zwrócić uwagę, że pismo werbalne, to, co my dzisiaj Pisem zapisujemy, zrodziło się z obrazków. Najpierw było pismo obrazkowe, czyli obrazki, jaskiniach można stale kromanią chociażby. Tak, a potem przyszło dopiero to, to literalne. I najwięcej tych obrazków zostało w języku mandurskim, chińskim. nie? Tam stosunkowo dużo, dlatego tak trudny ten język, bo zostały te obrazy jeszcze jakby. Z... Tak, 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 w, w tym języku. Ale wracając do naszego Rzymu, no właśnie w taki sposób ten Rzym się rozwijał, że apostołowie przybywali, no i właśnie na tej Lata w tym kościele podziemiach ma, mamy to miejsce, dotykamy miejsca zamieszkania, przebywania, pisania, tworzenia, nawracania. Podobnie ze Świętym Piotrem, wiemy, że z Baziska Świętego Piotra, no bo ona jest na grobie, ale jest też miejsce śmierci, e, które jest innym miejscem Świętego Piotra, albo miejsce, gdzie mieszka u swoich przyjaciół, e, w Pryski, świątynia pryski i tak dalej, na Awentynie. Więc te miejsca wszystkie Państwu pokazuję, pokazując ten Rzym. Pierwotny, apostolski, rzym męczeństwa pierwszych chrześcijan. Rzym ich domowych kaplic, tych domestikos, rzym zbierania się, celebrowania Eucharystii, rzym męczeństwa. No to jest fenomenalne, że się tak pojedzie do tego Rzymu. Ma się jedno wielkie muzeum pod otwartym niebem. Wszystko jest tam uświęcone albo krwią męczenników, albo wysiłkiem niewolników, bo muszą Państwo wiedzieć, że trzy czwarte mieszkańców Rzymu, w czasach, o których mówimy, rzymskich, imperialnych, stanowili niewolnicy. A tylko jedna czwarta to byli właściciele tych niewolników. Także to miasto było też bardzo niewolnicze. I to w czasach rozkwitu Rzym mógł mieć milion, milion dwieście, nawet do miliona pięćset tysięcy mieszkańców. Yy, mówimy dwa tysiące lat temu, to proszę sobie wyobrazić, jaka to była cywilizacja, jakie to było ogromne miasto. No bo już w czasach Karawadzia, czyli XVI, XVII wiek, to, czy, 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 że Rzym miał sto. 150 tysięcy, jak to zjechało w dół. Dzisiaj ma 4 miliony na nowo, ale to też pokazuje, iż w Rzymie to widzimy, te wszystkie historie na siebie zachodzące. Dzisiaj o Wiecznym Mieście rozmawiamy w ramach cyklu Echa Historii. Państwa i moim gościem jest ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury, etyk, mediów, autor książki Rzym, Moje Miasto. Wracamy za chwilkę, pół meteor nocno-światą minął, to też krótka przerwa na muzykę, i ponownie za parę minut będziemy rozmawiać o Wiecznym Mieście. Od 6 minut mamy wtorek, 14 lutego, jesteśmy z Państwem od ponad godziny w nocnych światłach, druga część programu, druga godzina przed nami. Przypomnę, że tym razem w cyklu Echa Historii o Wiecznym Mieście rozmawiam z gościem programu, ksiądz profesor Witold Kawecki, redaktorysta, jest z nami teolog kultury, etyk mediów, wykładowca na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego i autor licznych książek, w tym tej, która jest przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania, Rzym, moje miasto, najpiękniejszy przewodnik. Proszę księdza, to w takim razie jesteśmy na powierzchni, patrzymy na te domestika, na te miejsca spotkania pierwszych chrześcijan, ale to są jeszcze czasy prześladowań, jeszcze przecież mamy Nerona. No później wspominał ksiądz o Oktawianie Aguście, rzeczywiście to jest czas wielkiego rozkwitu Rzymu, chociaż wielu twierdzi, że te, te czasy Marka Aureliusza to był, to był czas, kiedy. No, no, można powiedzieć, Rzym osiągnął swe szczyty, ale jednocześnie zaczął się jego schyłek. No, komodus nie przejął już po marku Eureliuszu takiej estymy, takiego, takiego szacunku dla bycia cesarzem. Zresztą Rzym pod jego właśnie władzą no, zaczął upadać. To już był Rzym, który żył raczej chlebem i igrzyskami niż wielką polityką, czy, czy filozofią, czy sztuką. No ale właśnie ten cesarz, który stał się, można powiedzieć, zwornikiem starych czasów i tych nowych, czyli wprowadzić do Rzymu chrześcijaństwo, to był Konstantyn Wielki. Zresztą zwołał także ten sobór nicejski, który jest uważany za jeden z tych dwóch najważniejszych, sobór nicejski i dopiero potem Watykański II, mimo że po drodze było jeszcze wiele soborów. Ale historia wspomina tego cesarza jako pierwszego cesarza chrześcijańskiego, który się nawrócił, który miał tą wizję który edyktem mediolańskim, można powiedzieć, przygarnął chrześcijan i, i stworzył z nich społeczność jak najbardziej nie tylko akceptowaną, ale i pożądaną, bo przecież, kiedy mówiliśmy o tym pałacu Augusta, o jego mauzoleum, to u stóp pałacu Augusta jest Circus Maximus to wielkie pole, które, w które wsiąkło może nawet więcej krwi chrześcijan niż na Koloseum. Gdzie chrześcijanie, jak zresztą pisał święty Ignacy Antiocheński, byli mieleni zębami dzikich zwierząt. To ten Rzym, można powiedzieć, pogański, z czasów przedchrześcijańskich, to było miejsce, gdzie wiało grozą, jeżeli ktoś się przyznawał do Chrystusa. Ale cesarz Konstantyn wprowadza chrześcijaństwo. Można powiedzieć nie do panteonu rzymskiego, ale Staje się religią główną i religią wiodącą, tą, która właściwie otwiera nową perspektywę dla Rzymu. No tak, w takim telegraficznym skrócie można powiedzieć, że całe bogactwo antycznego Rzymu zrodziło się z Juliuszem Cezarem, bo on Um, nie był jeszcze cesarzem, ale, ale właściwie jednym z najpotężniejszych ludzi w historii, w pierwszej piątce, może trójce, tak uważany, wybitny zresztą, stratek, konsul i tak dalej. Ale No jednego nie przewidział, że odwrócą się przeciwko temu tak, jego <laughs> A te Brutus kontra me, łącznie tak. z jego przyjacielem, Brutusem, który także. I zaszczyt, zaszczyt tylewany właśnie na dzisiejszym Largo Argentina, w miejscu właśnie posiedzeń Senatu. No potem rzeczywiście ma pan rację, to Oktawian, zwany Boskim Augustusem, nie? i Tyberiusz doprowadzili ten Rzym do, do Imperium Rzymskie, do takiej ogromnej sławy, potem osłabiony przez Kaligulę i Klaudiusza czy Nerona o których nawet niewiele, nie warto wiele mówić, chociaż oni rozwijali miasto. Oni mieli... Neron na przykład był skonfliktowany z patrycjuszami, z arystokracją miasta, ale był w miarę kochany przez lud, bo on się podlizywał ludowi. On urządzał igrzyska, wina, chleba, Igrzysk, dobrego wina, rozdawnictwo zboża wysokiej kate kategorii jakości i wina niezłej jakości, to był obowiązek cesarzy, żeby ludzie mieli uciechę, żeby nie było buntu, bo Rzymianie byli niezależni, oni potrafili się postawić każdemu cesarzowi, dlatego tylu ich zginęło. Niektórzy po kilkunastu, kilkudziesięciu dniach swoich rządów. E, tak, mieliśmy wesprzeć. Mimo, że byli, że byli uznawani za bogów? Za to Bogu, jest ciekawe, mimo, że prawda? mieli cała armia, najczęściej ginęli od dowódców swoich armii, pretoria, i tak dalej. To wszystko było bardzo skomplikowane. Rody się wyżynały wzajemnie, były frakcje w senacie rzymskim i tak dalej. To były okrutne też czasy, piękne, demokratyczne, ale też okrutne. No Vespasian, Tytus, Domicjan. Oczywiście mogliśmy tutaj wymieniać tych całe bogactwo Marek Trajan, można powiedzieć, to była kwintesencja, to jest pierwszy drugi wiek, początek naszej ery. Ostatni z takich, których się jeszcze liczył, to chyba Marek Aureliusz, a potem już było źle. No tak, komodle. Tak, tak, to już było źle. To już było przyszedł źle. Konstantyn Wielki, który nienawidził Rzymu i który nie był z Rzymu, ale cesarzem był i Maksencjusz rywalizował z nim, samozwania, z inny cesarz. Słynna bitwa, właśnie, czysta w XII roku, tuż przed edyktem wiolańskim przy na przedmieściach Rzymu, to jedna z największych w świata, no to była między innymi a A. Konstantynem. Konstantyn dłużej niż dwa miesiące w Rzymie nigdy nie wytrzymał. On zawsze gdzieś był na obrzeżach, walczył z Brytanami albo, albo z innymi ludami, więc swoje siedziby miał gdzie indziej. To on przeniósł, jak wiemy, siedzibę z Rzymu, którego nie lubił, nie kochał, do Konstantynopola, wtedy jeszcze do Bizancjum, a od jego imienia, od jego właśnie imienia pochodzi późniejsza nazwa Konstantynopol, dzisiaj Istanbul na terenie Turcji, to dzisiaj się znajduje. Rzeczywiście to był bardzo y, światły wódz i dowódca. Jeśli się nawrócił, no nawrócił się także pod wpływem pewnie swojej matki, świętej Heleny, ale to mu nie przeszkadzało, żeby wyciąć w pieni swoją żonę, szwagrów, teściów. To był też rzeźnik, to był człowiek okrutny, dlatego nigdy w kościele katolickim nie był świętym, mimo że też tyle dobrego zrobił dla chrześcijaństwa. Choć w kościele prawosławnym okazuje się, że jest czczony jako święty. No ale to jest jakby inna historia. Na pewno wybitna postać, który umiał y, użyć chrześcijaństwa, Chrześcijaństwa, też dla swoich osiągnięć czysto strategiczno-politycznych. No, ale wolno mu to było też zrobić. Z drugiej strony, ochronił to chrześcijaństwo, ale też zrozumiał istotę tego chrześcijaństwa. Umiał transponować to chrześcijaństwo w służbie. Potęgi militarnej czy politycznej swojego imperium. Nic to spośnego nie było. I rzeczywiście on w krótkim czasie, edyktem mediolańskim zwłaszcza kiedy chrześcijaństwo stało się religią oficjalną, ale jego następcy wprowadzili uprzywilejowane pozycje, po jeszcze dalej poszli. W kilkadziesiąt lat od, od straszliwych prześladowań chrześcijan, pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa, ginęli na potęgę chrześcijanie, mordowani, zabijani przez gladiatorów, były dzikie bestie i tak dalej. I chrześcijaństwo się stało uprzywilejowaną w IV wieku, V. religią, spośród wszystkich innych nawet. No i tu jest ta ekspansja niezwykła, proszę Państwa, cesarstwa Konstantynopola, Konstantyna. Yy, wielkie osiągnięcia jego matki Heleny dla odkrywania ziem świętych, w ziemi świętej tak, miejsc związanych Krzyż, z Chrystusem schody, i tak dalej. To są całe historie, które też tu Państwu opisuję, ale w wielkim też skrócie, bo nie można w jednej książce, nawet jeśli ma prawie 500 stron, zawrzeć całej tej historii. Faktem jest, że to był bardzo mądry, roztropny cesarz, który umiał się posłużyć. To on rzeczywiście, widząc, że chrześcijaństwo doktrynalnie ma problemy, Zwołał Sobor jest miejsce nawet w Rzymie pod Kościołem, niedaleko, gdzie mieszkałem, e, gdzie są, gdzie było na ogłoszenie e, wyników Synodu e, Soborów i tak dalej, gdzie przebywał Konstantyn i tak dalej. Te miejsca możecie dzisiaj Państwo troszkę lepiej niż zwyczajny przewodnik, używając choćby tego, co ja napisałem, nieskromnie mówiąc, możecie wejść w tę narrację historyczną. Te miejsca są obecne, są odkrywane, coraz na nowo odświeżane. My o nich wiemy od wielu, lat, tylko że nie starczało czasu i pieniędzy, no bo jednak to jest ogromne bogactwo do przerobienia w, w, w obrębie choćby samego Rzymu, czy Italii, ale to się sukcesywnie dokonuje. Są też środki z Unii Europejskiej i inne światowe e, fundacje, które sprawiają, że coraz więcej miejsc tych historycznych, tych także nie tylko chrześcijańskich, ale tych antycznych, jak Domu Zaureliusz, czy Dom Nerona, które, jeśli nie jest jeszcze w tym momencie otwarty, to będzie niedługo otwarty. Ja już widziałam na miastkę tego, co tam będziemy widzieli. Fantastyczne rzeczy. No i to się, to się dzieje na naszych oczach. E, że, że wspomnę, nie mówiąc już o takim kościele Santa Maria Antiqua. E, drodzy Państwo, wchodząc do forum Romanum, możemy mieć, potrzebne jest. Koniecznie dodatkowy bilet, i tylko w niektórych dniach tygodnia możemy wejść do jednej z najstarszych świątyń chrześcijaństwa, Matki Bożej Antycznej. To jest w obrębie Forum Romanum. Z freskami z VI wieku i do VIII, z. Sarkofagami z III wieku. No proszę Państwa, no to jest po prostu niesamowite. Tego nawet w całym Rzymie nie ma, a dziś to także jest udostępniane. Ja tu częściowo o tym piszę i pokazuję w książce I, 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 i ktoś powie po co do tego Rzymu jedziesz. Przecież tam wszystko już widziałeś. Albo Pamiętam jeden z zacnych moich kolegów, dyrektorów medialnych, Słysząc, że pisze książkę o Rzymie, po prostu tak zwyczajnie, który on był 20 lat w Rzymie mieszkał, więc dużo lepiej nawet go zna niż ja. Pyta Witek, czy ty masz jeszcze o czym pisać? Stały miliony książek o Rzymie. Ja mówię, wydaje mi się, że mam. E, wydaje, I teraz patrząc na to, jak, jak jak Państwo przyjęli moje książki też te o Rzymie, to chyba jednak miałem rację. No o Rzymie można ciągle pisać, tylko trzeba zrobić pewien klucz, pewne, wejść poza standard powierzchowy tych pielgrzymek czy tras turystycznych, zagłębić się trochę bardziej, poczytać. To są fantastyczne historie, mi wciąż brakuje czasu, ale nie ochoty i fascynacji, żeby się zagłębiać w ten przepiękny świat starożytności, także chrześcijańskiej i męczenników i potem tego fantastycznego rozkwitu, no dzięki Konstantynowi w dużej mierze, który sprawił, że chrześcijaństwo stało się Cywilizowaną religią, zresztą miało wielu światłych ludzi. Ludzie się nawracali, przychodzili, wynajmowali, jakby w usługach kościoła, do pracy artystycznej czy ewangelizacyjnej. Powstawało też wielu genialnych artystów, którzy opowiadali historię Ewangelii obrazem rzeźbiarzy, malarzy, muzyków. I to sprawiło, że chrześcijaństwo stało się jakąś religią personalistyczną, jakąś religią humanistyczną, religią uprzywilejowaną, dotykającą człowieka, traktującym człowieka, Kobietę, każdy podmiot, dziec, dzieci, prawa godnościowe, ludzkie, kto to wymyślił? Przecież to niesie Ewangelia Jezusa i to niosło zawsze ze sobą chrześcijaństwo. Niosło i niesie. Do dzisiaj cokolwiek byśmy nie myśleli o kościele i w jakichkolwiek kategoriach go nie rozpatrywali, że zrobię taki teraz tutaj odskok trochę od naszego głównego tematu. Nie można patrzeć przez problem pedofilii, jakichś e, e, afer seksualnych, finansowych, nie tylko na kościół. Oczywiście one są, nie będziemy je usprawiedliwiać. Będziemy musimy je eliminować, karać, i być transparentnymi. Ale z drugiej strony nie możemy tak patrzeć na historię kościoła, bo jest ona fantastyczna także z tego punktu widzenia historycznego, e, architektu. Artystycznego i w ogóle kulturowego. No, kościół mecenasem sztuki, sztuki właściwie od zarania zawsze, można powiedzieć. Tak, i tak dalej. I to dzisiaj kręcąc się po Europie, bo cały świat przyjeżdża jednak do Europy, żeby oglądać Europę, no to co ogląda? W 80-90% ogląda sztukę sakralną. Sztukę, niekolwiek byśmy nie chcieli dzisiaj zlaicyzować świata i powiedzieć, jakimi kieru, świeckimi zasadami ma się kierować, jednak wszyscy kłaniają się Michałowi, Aniołowi, Leonardo da Vinci i Karawadziemu, a to byli artyści sakralni. No Pewnie mniej też sztukę powiedzmy świecką, ale to w minimalnym stopniu. Więc to pokazuje o prawdziwym em, sercu istocie kościoła, z czego my wyrastamy. No z takich humanistycznych, z fantastycznych idei, które sprawiają, które są przyjęte potem właśnie przez chrześcijaństwo rozwinięte, były służbą człowiekowi, były miłością człowieka i miłością Pana Boga. Takiej formuły nie zaproponowała żadna religia. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, ale też miłuj Boga i bliźniego. Dałem Wam przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Niemiłowanie bliźniego jest też niemiłowaniem Boga. Nie ma drogi do zbawienia, która nie idzie przez życie drugiego człowieka. Nie można uwielbiać i kochać Boga, nie kochając bliźnich. I cały szereg, oczywiście, jakże możesz miłować Boga, którego nie widzisz, jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz. I cały szereg takich zdań pokazuje też siłę i potęgę Rodzą mi się te myśli, kochani, w tym ogromnym antyklerykalizmie, jaki dzisiaj w Polsce jest, i ataku na Kościół, więc muszę to powiedzieć, bo to trochę boli, ale jednocześnie mając świadomość tego, jaka potęga duchowa, duchowa tkwi w tym, co nazywamy Kościołem Chrystusa. Który swoje... Swoje centrum, swoje serce ma w wiecznym mieście, o którym dzisiaj rozmawiamy. W cyklu Echa Historii gościem jest ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury, autor książki Rzym, Moje Miasto. Za chwilkę ciąg dalszy, wracamy po piosence. Dzisiaj w cyklu Echa Historii podróżujemy po wiecznym mieście. Zwiedzamy je razem z autorem książki Rzym, Moje Miasto. Ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury, jest w studiu Nocnych Światach. Proszę księdza, jesteśmy już, można powiedzieć, w tych czasach chrześcijańskich, i, i ten Rzym, jak ksiądz słusznie zauważył, no, jest źródłem sztuki chrześcijańskiej, ale też źródłem tej duchowości, którą, po którą często tam jeździmy w, w pielgrzymkach. Jeżeli rzeczywiście wybieramy się do Rzymu, to tym takim szlakiem no, turystycznym. Ale jednocześnie duchowym są cztery wielkie bazyliki. No to jest to, to miejsce. Nie ma innych wielkich bazylik poza Rzymem. Są te cztery, wszystkie inne na całym świecie pozostałe, to są bazyliki mniejsze. No tak. rzeczywiście to jest taka mapa Rzymu standardowa i niestandardowa, no na pewno też znacząca i ważna. Przypomnijmy bazylika św. Piotra na Watykanie, która jest w mieście grobu. Świętego Piotra, to jest definitywnie stwierdzone, pokazane, udowodnione, że tam leżał, tam był pochowany. I to jest z rzędu już trzecia bazylika na tym miejscu. Pierwsza była Konstantyna, IV wiek, właściwie na, na grobowcu wybudowana. W XVI wieku zbudowano nową, nową yy, bazylikę a jeszcze wcześniej był właśnie grobowiec jakby też z takim kościołem. Czyli trzy można powiedzieć w jednym miejscu. No, pewnie większość państwa widziała jeśli nie, o, naocznie to w telewizji, transmisjach różnego rodzaju jaki to jest potężny, jak największa świątynia świata. 40 tysięcy ludzi wchodzi. Głównie działem jest ona Berniniego, ale nie tylko Bernini spędził całe swoje życie w Bazylice, żeby ją, ale też Michała Anioła, ale także innymi kopuła jest Michała Anioła. Także no tak, i, jeszcze jest Pieta, jest tak, freski o kaplicy no. Tak, tak. To, ale to już jakby właśnie to już nie jest bazylika, bo to już jest kaplica jest Teraz mówię o samej bazylice, oczywiście jest plac św. Piotra, Kolumna Berniniego. i to wszystko no, nie wiem nawet od czego zacząć, żeby Państwu opowiadać, tylko tak ogólnie najważniejszy kościół chrześcijaństwa tak, przekazza się próg św. i Piotra, człowieka, zatyka. Zatyka i nawet, że jeżeli to jest tak wielka przestrzeń, że ma 40 tysięcy e, pomieści e, pielgrzymów, turystów, e, to nie nie widać tego, jak się jest w środku, bywałem setki razy, nie widać tego, nie czuję się aż tego, tego rozmachu, nie czuję się tej wielkości, która by cię zagłuszała. To jest tak skomponowane, tak udekorowane, tak piękne, że czujesz się świetnie. Oczywiście zaraz ale po to, wejściu. Ale tam jest sztuka też, proszę księdza, to można powiedzieć, że no, chodzi się zwiedzać te kościoły, prawda? Bo Ta. tam jest sztuka na, najwyższej konsorty, to jest chodzi... najwyższej próby. Teraz to... po wejściu Absolutnie... przekraczając tak. drzwi bazyliki świętego Piotra, po prawej stronie macie Państwo kobietę Michała Anioła. Rzecz y, y, niezwykłą. Ja godziny spędziłem i y, 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 prawie, że na kolanach, oglądając tą rzeźbę matki i syna, i opisując w różnych swoich książkach, ale to jest, to jest geniusz Michała a młodego człowieka miał no 20 parę lat, kiedy to rzeźbił. To właściwie druga rzeźba jego życia, a pierwsza taka znana. No, y, Odsyłam Państwa do moich komentarzy, do moich opisów, to do moich życzenia, y, bo to są tak rewelacyjne rzeczy, że... że, że a i, I to, co dla nas Polaków jest niezwykle pocieszone, że zaraz za tą białą, marmurową pietą, po tej samej prawej stronie jest grób Jana Pawła II. Przeniesiony z, z takiego samego tak, białego marmuru. Gościoła. bliskości absolutnej no i my mamy taką radochę i tak tu Michał Anioła, tu Jan Paweł II. No i oczywiście całe inne Mojżesz, ale to już nie jest Michał Anioła, ten Michał Anioła jest gdzie indziej, możesz o nim zdążymy powiedzieć. W każdym razie mamy Berniniego, czyli mamy ten ołtarz główny, Berniniego jedno, i, czyli te, 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 te centralne nad grobem świętego Piotra, baldachim przepiękny, w, 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 w wysokości dziesięciu pięter, to nie widać, ale to tyle tak, ma. Pod, pod bębnem kopuły. Wszystko z brązu, wszystko z rzeźbie, no coś fantastycznego. Ale też proszę nie zapominać, że drugi ołtarz z tyłu, czyli katedra, ta Katedra Świętego Piotra San Petri, czyli to miejsce jakby nauczania, zasiadania na katedrze, to też jest ten ołtarz cały z duchem świętym, z alabastu. Tak, no, to też to jest, jest porywająca rzecz. To jest tak. rzecz po prostu nie do podrobienia, nie jest do zrobienia. W wielkim skrócie mówię o tym, ale. To jest ta pierwsza Można bazylika. Można patrzeć i, i nie chcieć, nie chcieć stamtąd wyjść. Tak? A, a jak się wyjdzie z bazyliki i zobaczy się kolumnada otaczające jakby Teatr Świata, e, Plac Świętego Piotra, miesiąc 300 tysięcy ludzi, świętych, rzeźby, bo, no to jest po prostu no, tylko dwie fontanny. No jest tam jeden polski święty, święty Jacek. Święty Jacek, tak. Więc afka w, w samej bazylice, co też piękne, św. Piotra, e, proszę Państwa. Jest Marysia Sobieska, wnuczka Jana Sobieskiego, która była królową Szkocji, Anglii i tak dalej. To długa historia. Jest jej portret, jest tylko jest to są jest jedyna Polka, która jest w bazylice Świętego nie, nie święta przecież nawet. I, jedyna, i, I tylko dwie kobiety mają jakieś odniesienie w całej bazylice, w tym jedna ta Polka. Też do zobaczenia. Także w mojej książce zrobiłem piękną fotografię tego nagrobku, gdzie ona spoczywa. Idziemy dalej, bo czas nas goni. Druga bazylika potężna, a właściwie ona była pierwszą papieską bazyliką, to jest świętego Jana na Lateranie. Bo to jest właściwie do dzisiaj katedra tak, katedra, papieża, biskupa Rzymu. katedra biskupa Rzymu. Katedra biskupa Rzymu. Watykan przyszedł później, święty Piotr przyszedł później. I do dzisiaj to jest ten pierwszy kościół, choć faktycznie tym pierwszym kościołem stał się bazylika św. Piotra. Święty Jana na Lateranie hmm, Zdumiewa rozmachem, też pięknem, historią, placem, baptysterium kapitalnym, antycznym i tak dalej. No, tu, tu dużo mówić, to też jedna z tych bazylik, która dech zapiera w piersiach, kiedy widzimy i sztukę, i sakrum, i, 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 i tę medytację nad Ewangelią, jednocześnie nad ludzkim humanizmem, nad wielkością człowieka w tym wszystkim. Święty Jan yy, i ta bazylika w pewnym sensie jest. Cudownej czy piękniejsza od, od świętego Piotra, ale inaczej jeszcze ukształtowana. No, każda jest inna. Każda jest inna, można tu się zachwycać. No w każdym razie to jest bardzo ważne miejsce. No, no, tuż no, po tak, sąsiedzku to, też są schody święte i, i relikwia Krzyża Świętego. Święta Krzyża, potem właśnie dom, w którym mieszkała święta Helena, to też jest sanktuarium Santa Croce dzisiaj. No to wszystko tam, nie mówiąc o obelisku, który jest na placu przed jednym z najstarszych obelisków Rzymu i największych i tak dalej. No to są całe historie, które nie sposób dzisiaj opowiedzieć. Trzeci Górzy Kościół, który jest zbudowany, wszystkie te trzy, o których mówię, są za pieniądze cesarza Konstantyna. Przez cesarza zbudowane. Nie przez kościół, jaki taki. Trzeci z tych kościołów jest świętego Pawła za murami. Dlaczego za murami? Bo to były poza terytorium antycznego Rzymu murów. To jest troszkę na boku, nie tak daleko, kilka stacji metra dzisiaj. Fantastyczny kościół, przepiękny, z kolumnadą kilkaset, kilkadziesiąt, ponad sto, bo 125 125 chyba kolumn, które są antyczne, są ze starej świątyni, tej spalonej. No niestety to, co widzimy, to jest przepiękna też bazylika, ale ona jest w ca prawie w całości odnowiona po pożarze w XIX wieku. Tylko Z wizerunkami wszystkich papieży. Tak, jeśli Państwo chcecie troszeczkę, ale one też są odnowione. Jeśli Państwo chcecie zobaczyć na autentyczne rzeczy, to trzeba wstąpić do klasztoru Benedyktynów obok. I tam też znajdują się te pierwsze popiersia. Tak, no część jest też na wierzchu tak, wystawiana, tych tak, fragmentów antycznych tak, świątyni. Te, też, jedna z kaplic też zawiera te, te antyczne rzeczy, no ale większość jednak to są rzeczy już bardziej współczesne. No ale samo miejsce, miejsce śmierci, nieśmierci, miejsce pochowania świętego Pawła. I wreszcie czwarta i ostatnia z tych takich gigantycznych e, kościołów Rzymu to jest Santa Maria Maggiore, e, Matki Bożej Większej. E, ten, tę świątynię, tę bazylikę już zbudowali papieże. To jest jedyna z tych wielkich, którą nie zbudował cesarz. I proszę Państwa, ciekawa jest też e, historia tej bazyliki, bo ona była budowana właściwie. Jako Betlejem, jako szopka betlejemska. To było takie rzymskie Betlejem. Bo pielgrzymi, którzy już wędrowali, przywozili jakieś pamiątki, relikwie, nawet deseczki z, z łóżeczka pana Jezusa, z szopki tej betlejemskiej, prawdziwej. Do dzisiaj podobno są badane. Rzeczywiście się wszystko zgadza. Drewno jest z tego czasu i z, z Ziemi Świętej. Tak, i pyłki, tak roślin i tak dalej. To się pokazuje w, w, na, na pasterce każdego roku i tak dalej. To wszystko jest wielka historia, której nie ma czasu opowiadać w każdym razie to jest przepiękna. Mnie się najbardziej z tych czterech podoba. Zresztą ja tam mieszkałem trzy minuty drogi od bazy. Ja tam spędziłem pięć lat swojego życia. No, bardzo Wszystkie... kameralny plac. Chodziłem też. do spowiedzi. Często zaglądałem, żeby się modlić tam w tej świątyni. Zresztą papież Franciszek też, proszę Państwa, tam jest ta e, słynna ikona z IX wieku Matki Bożej Ludu Rzymskiego. E, najsłynniejszy obraz maryjny noszony w, w, w procesjach. Ta Matka Boża Śnieżna. E, e, śnieżna to była później, ale ta była właśnie tą Matką Morzu ludu rzymskiego, Populis Romani, Santa Maria Populis Romani, tak ocalenia ludu rzymskiego. Noszona choćby w XVI wieku, wtedy, kiedy wielka wojna z islamem trwała na morzu, to ludzie chodzili, odmawiali różaniec z tą procesją. Dzisiaj w Światowej Tobieństwie jest Lepanto. Podle Podlepanto. Podlepanto. W ogromnym skrócie mówię, no bo nie, nie, nie mogę tego wszystkiego powiedzieć, co chciałbym. Proszę Państwa, mnie się ona najbardziej podoba. Złote, złoty drewniany sufit. Z drewna, które, ze złota, które miał przywieźć Krzysztof Kolumb z Ameryki, i całe mnóstwo ciekawostek pochowany tam jest. Między innymi Bernini, ojciec i syn w tej bazylice, no, mógłbym opowiadać w nieskończoność, przepiękna, klimatyczna, nie, a budowana jako stajenka betlejewska. A że się nazywa Matki Bożej Śnieżnej, to jest już inna historia i późniejsza. Pewien patrycjusz, Jan, który tam miał problemy ze zdrowiem, z, 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 z brakiem potomstwa i tak dalej, objawiła się mu Matka Boża, powiedziała, że będzie miał jednak potomka. E, a żeby wierzył, że tak naprawdę, to, to, to powiedział to, to na to miejsce w środku 15 sierpnia, w, to, w, w najbardziej upalny miesiąc lata w Rzymie, można sobie wyobrazić, jakie temperatury, spadnie śnieg, żebyś wiedział, że to jest znak od Boga i dlatego Matki Bożej Śnieżnej nazywana jest też ta świątynia. Oczywiście śnieg miał spaść, no imituje się śnieg na 15 sierpnia, na to święto, żeby pokazać, że cuda Pan Bóg działa przez Matkę Najświętszą no i tak nazwana została też Matki Bożej Śnieżnej w dużym skrócie to opowiadam. Cztery potężne bazyliki, które każdy chce na Wiedziele, proszę Państwa, kościołów jest 800 przed Rzymie i są też bazyliki mniejsze, ale jakie cudowne i na awentynie takie już nawiązujące do czasów pogańskich w budowli to znaczy w sensie tego rzymskiego budownictwa imperialnego ale też na Awentynie to jedno, ale też świętej Agnieszki Konstancji, świętego Klemensa, no Boże Święty tu by trzeba było zrobić jednak stop bo nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich przepięknych świątyń takiej ilości świątyń i tak pięknych, i tak fantastycznie urządzonych, jaki ma Rzym, uwierzcie mi Państwo, nie ma żadne inne państwo, czy miasto świata. To jeszcze dwa słowa, proszę Księdza, w tej części może o tych wartych zobaczenia, spotkania się z nimi, może lepiej tak powiedzieć, niechrześcijańskich zabytkach, które no też w pewien sposób tworzą ten klimat Rzymu, na chociażby akwedukty, czy, czy termy, karakali, to, to mówię tutaj o starożytności, ale um, tutaj schody hiszpańskie, sporo miejsca poświęca ksiądz w swojej książce wodzie, która w jakiś sposób też wpłynęła na sztukę, bo wspomnieć tutaj chociażby fontannę Ditrebi, fontannę Czterech Rzek, czy, czy fontanny na placu Świętego Piotra, mosty na, na, na Tybrze przecież to, to wszystko są piękne dzieła sztuki. No tak, cały rozdział poświęciłem i zatytułowałem go Największy skarb Rzymu Pauza. I to by się wszyscy zdziwili, teraz też myślę że słuchacze moi nie bardzo by wiedzieli, co jest największym skarbem Rzymu. Ja piszę, że największym skarbem Rzymu jest woda. Pauza, woda. Woda, proszę państwa, ale szeroko rozumiem. Gdyby nie Tybr. Czyli święta woda, która spływa tam z gór i jest, gdyby nie izola Tibertina, najmniejsza wyspa świata zamieszkała w samym środku Rzymu, jest wysepka ze świątynią, ze szpitalem Bonifratów bo i tak dalej. Gdyby nie akwedukty ciągnące niektóre ponad 100 km ciągną wodę z gór do Rzymu, bo przecież woda to życie, gdyby nie fontanny, których jest ponad 2000 w Rzymie, Gdyby nie terme słynne łaźnie, które mieściły po 10 tysięcy ludzi, przechodziło każdego dnia Rzymian. I to były tak fantastycznie zorganizowane, że było tam wszystko że tam były restauracje, czytelnie, wy, wypoczywanie, baseny, sauny. Coś dzisiaj w rodzaju akwaparków i to takich jeszcze znakomitych. A że jednocześnie po... miejsce spotkań, y wymiany myśli. Miejsce spotkań, mi mi miejsce biznesowych spotkań, lunchów biznesowych, gdzie to jest cała historia opisana znakomicie, przedstawiona. Możemy to czytać i podziwiać. Więc ta woda rzeczywiście do dzisiaj, pożycie państwu w każdym zakątku, żeby mu pić wodę, jest świetna, jest zimna, płynąca tymi akweduktami starożytnymi najstarsze są z III wieku przed Chrystusem. Wciąż czynne niektóre z nich. To jest niezwykłe. I pijesz wodę, jest ona fantastyczna, lepsza niż te z butelek, które się kupuje w sklepach. I jest ona ożywcza, darmowa. Co kawałek mamy takie właśnie miejsca wodopojów, gdzie możemy Ta, się ziodełka tak, a, a ochłodzić się przy fontannach, których najsłynniejsza fontana di Trevi, ale też fontana Czterech Rzek. To jest Piazza Navona, najpiękniejszy plac świata, niektórzy mówią mój ulubiony. Też kiedyś miejsce amfiteatru, że tak powiem rzymskiego, takiego antycznego, potem przemienionego w plac taki nawet papieski, papieski. Mieszkał przy Piazza Nawona kiedyś przy Kościele św. Agnieszki. I słynna właśnie Werniniego rzeźba, rzeźba Fontanna Czterech Rzek. Eee, Schody hiszpańskie, czyli ciąg bodajże 164 stopni, takich ciąg Santissima Trinita, na część Trójcy Świętej, a więc to jest takie potrójne, jakby rozpalcelowanie, takie, takie pasma schodów, które idą aż do na górę Pincio i do świątyni, właśnie yy, która się na samej górze yy, znajduje. No, miejsce filmowe, miejsce mody, miejsce koncertu. Na no dole jest... najdroższa ulica. Ta, Via Condotti. Condotti. Y, y, Café Greco, gdzie przebywali wielcy tego świata. Walarze y, nasi, także polscy pisarze. Przy Słowacki Mickiewicz. Przy fontannie Ditrevi najlepsze lody czekoladowe. Polecam. Do, do, och, lodów też jest w Rzymie dużo. Do, oczywiście fontanna Ditrevi to jest cacko, to jest bajka. To jest coś pięknego. To znajdujemy najpiękniejsza może fontanna świata. rzeczywiście no, zobrazowana na filmie Dolczewita między innymi i w wielu innych filmach no a co powiedzieć o Panteonie który jest właściwie drodzy państwa 125 rok naszej ery a wcześniejszy bo na gruzach wcześniejszej świątyni zbudowany miejsce prawie że autentyczne z tą dziurą w dachu ale te marmury te posadzki a nawet dziwnie są proszę Państwa, pamiętają czas, czasy cesar Cezarów Pamiętają czasy pierwotne drugiego wieku, czy tych patrycjuszy albo pospólstwa ludu rzymskiego, albo też czasy papieży różnego rodzaju. Więc chodząc po tych posadzkach, co w tej świątyni, która jest dzisiaj jest świątynią katolicką, od VI wieku to jest właśnie Kościół Matki Bożej od męczenników odtąd się zaczęło, się wszystkich świętych w ogóle święto. Proszę Państwa, grub Rafaela znajduje się też w Pantanie, ale to jest takie miejsce, w którym czujesz znak historii. Największa kopuła, jaką zbudowano dotychczas w historii świata. Nawet Michał Anioł, budując y, y, kopułę św. Piotra, powstrzymał się, dał sobie na wstrzymanie i zmniejszył celowo o bodajże o pół metra, czy o półtora, żeby nie przebić, nie przewyższyć wielkością Kopuły Panteonu. Nowe techniki zastosowane. Ona jest budowana nie w stylu greckim, tylko rzymskim, przy zastosowaniu nowych materiałów, nowych konstrukcji już inżynierów rzymskich, a nie greckich. No więc, co nie tkniemy w tym naszym kochanym wiecznym mieście, to jest historia do opowiedzenia. Jest historia konfrontacji z cywilizacją dawniejszą i dzisiejszą. No, jeszcze jeden tutaj motyw filmowy trzeba dodać. Usta prawdy z rzymskich wakacji przecież Williama Weilera z słynnymi ze słynną rolą Gregory Pekka. Przecież to usta prawdy tam się pojawiają jako, jako taka dosyć zabawna historyjka, na którą dała się nabrać Audrey Hepburn jako księżniczka Anna. Ale to też jest przecież przedsionek kościoła Matki Bożej in Cosmedine. Tak jest. To jest w drodze na Awentyn, jak się idzie odpowiednio od strony Forum Romanum i chce się zmierzać na przykład na wzgórze awentyńskie, to po drodze mamy przepiękny kościół, też starożytny: Santa Maria in Cosmedin, czyli Matki Bożej. Trudne do przetłumaczenia, powiem na polski. Kosmedin to prawdopodobnie grecka nazwa i ona się do dzisiaj zachowała. I w krużgankach jakby tego przepięknego kościoła znajduje się rodzaj, właśnie trudno to nawet nazwać, czego. Czy to była fontanna pierwotnie, starożytna, czy to była wodopój, w każdym razie to jest twarz, albo prawdopodobnie jakiegoś z bogów antycznych z ustami, które są otwarte. No i oczywiście były różne historie na przestrzeni, że ludzie wrzucali karteczki. Był taki moment, że ludzie kablowali na siebie, czyli donosili na sąsiadów w czasie imperium cesarzy, rzucali tam anonimy oskarżające braci. I Potem oczywiście stało się tak, że te usta prawdy. Zaczęto używać, każdy mógł przyjść, włożyć w te otwarte usta swoją dłoń i zrobiłaś taka legenda, że jeżeli mówisz prawdę, jesteś uczciwy tak to cię to nie ugryzie. Te usta się nie odetną ci palców i nie, nie zamkną się. Ale jeżeli nie, jeśli jesteś kłamczuchem, jeśli jesteś nieuczcił nie to uważaj, wkładając, bo może ci się możesz już tych palców nie wyciągnąć ze środka. No i to oczywiście dzisiaj każdy pielgrzym czy turysta musi dojść, tam kolejka kilometrowa stoi. I musi włożyć te, ze zlękiem ludzie wkładają oczywiście, może no, wiedzą, że tu się nic nie dzieje wokół, to jednak to jest y, zdjęcie zrobić sobie w tych ustach y, prawdy i dotknąć, i włożyć, no to jest obowiązkowe oczywiście. To tak jak każdy musi pogłaskać po stopie św. Piotra w bazylice. I dlatego jest taki, dlatego, wy, wygłaskany, taki wygłaskany, że już prawie palców nie ma. Tak? Że prawie go nie ma, ale jest cudowny, jest jedna z najlepszych rzeźb św. Piotra, jaka w ogóle istnieje, ona jest z XIII wieku. Czyli jeszcze to jest jedna z chyba z trzech rzeczy, które ocalało po starej bazylice uprzedniej Konstantyna jeszcze. To ten, e, e, te, ten, ten, Boże, ten święty Piotr się ostał. Co się jeszcze ostało? Ostatnie minuty poświęcimy sztuce, wielkiej sztuce, która jest obecna w Wiecznym Mieście, o którym dzisiaj rozmawiamy w cyklu Echa Historii. Ksiądz profesor Witold Kawecki, autor książki Rzym Moje Miasto, jest gościem tego wydania Nocnych Światów. Za chwilę ostatnie minuty tego programu. Krótka piosenka i wracamy na ostatni kwadrans. 12 minut pozostało do pierwszej, niespełna kwadrans tam pozostał do końca dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach. W cyklu Echa Historii rozmawiamy o Wiecznym Mieście. Ksiądz profesor Witold Kawecki, autor książki Rzym, Moje Miasto jest w studiu Nocnych Światł ze mną. No i zgodnie z obietnicą te ostatnie minuty poświęcamy tym największym artystom, których ślady ikonicznej sztuki można znaleźć do dzisiaj nienaruszone w wiecznym mieście. Jak chociażby Bernini, o którym już tutaj była mowa, Michał Anioł czy Caravaggio, któremu poświęciliśmy razem z świadom profesorem kiedyś całe, całe wydanie na no Światła, a chyba nawet dwa, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się też wydaje. Mhm. Bo, bo jest o kim mówić oczywiście. To zostało nam paręnaście minut. Ale... Tak, oczywiście tych artystów, których mógłbym tutaj przywołać, w jakimś sensie, też przywołuję, ale tak rzeczywiście tak, Rafał minimalnie. Przecież, no. Jest bardzo wielu, ponieważ musimy wiedzieć, proszę Państwa, że Rzym przez wieki całe był stolicą malarstwa, choćby światową stolicą malarstwa i każdy chciał do Rzymu jechać, zobaczyć, eksperymentować tak. pracować, zanim Zamieszkać, tak, zanim Paryż i potem nowy Jork powiedzmy tak to szło. Mniej więcej z czasem, ale ja poświęciłem cztery rozdziały absolutnie cztery czterem wielkim ludziom, dzięki któremu, którym Rzym nie byłby Rzymem. W kolejności, pierwszym z nich jest Michał Anioł Buonarotti, który właściwie był Toskańczykiem z Florencji, ale kochał większość życia, spędził jednak malując i zarabiając ciężkie pieniądze, właśnie w papieskim Rzymie. Co możemy zobaczyć? M, Michała Anioła w Rzymie. Wspomniana już Pieta, która była jedną z pierwszych jego dzieł, którą znajdziemy, proszę Państwa, najpiękniejsza rzeźba światania, którzy twierdzą bazylice św. Piotra, ale nie tylko, bo freski w kaplicy sekstyńskiej, czyli tak zwana nowa sekstyna, czyli to, co widzimy na suficie. Te fantastyczne e, różnego rodzaju wojsków, wszystkie detalicznie omawiam, foto, sfotografowane już są lepiej widoczne niż samej kaplicy Seksyńskiej, więc można w książce oglądać i czytać komentarze do nich. Całą historię zbawienia właściwie. Cała tam historia zbawienia, tak, natomiast e, muszą Państwo wiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, że e, ta kaplica seksyńska była przez niego dwuczęściowo e, wypracowana. Po kilkudziesięciu latach wrócił do niej, żeby namalować to, co widzimy na frontonie kaplicy Seksyńskiej. Czyli sąd ostateczny z 400 postaciami yy, różnymi, które tam się znajdują. Yy, tem, zostawiam to na boku, ponieważ tu już nie ma, mamy czasu, żeby się tym zająć, bo tylko. O sądzie ostatecznie możemy rozmawiać przez dwie godziny. W każdym razie to są takie perły, to jest najpiękniejsza kaplica świata. To jest absolutna synteza teologiczna chrześcijaństwa. Synteza także artystyczna, to, co człowiek, ludzki humanizm mógł wypracować i, i jak to zrobił, to wszyscy co nie miały, patrzą. Widziałem to dziesiątki razy, ostatni raz, niespełna rok temu, kiedy posiedziałem znowu z dwie godziny z, z Kaplicy Sektyńskiej. widziałem obserwując nie tylko freski, ale także. Reakcje ludzi, jak to oglądają e, turystów i tak dalej. Jest to fantastyczna też analiza. Znaczy ksiądz przymierza się już do papiestwa, rozumiem. E, tak? Do oglądu papiestwa od wewnątrz to tak. E, szanowni Państwo, no i co? Mojżesz jest też e, słynny Mojżesz, rzeźba z marmuru ogromnej wielkości, która znajduje się poza Watykanem, w jednym z kościołów, bardziej centralnie, blisko e, e, forum Romanum. E, więc też zachęcam do. Fenomenalnej rzeźby, troszkę jakby mniej, troszkę zapomnianej, ale ona jest cudowna. Chrystus Odkupiciel, rzeźba prawie że nieznana, rzadko kiedy przypisywana Michałowi Aniołowi przez ignorantów oczywiście, bo wszyscy, yy, którzy się orientują w sztuce, to wiedzą. Santa Maria Sopra Minerva, w samym środku przy, przy Panteonie, właściwie dotykając Panteonu, jest taki kościół. Santa Maria sopra a w nim leży Fra Angelico, między innymi Katarzyna Sienejska, grobowca ich, ale przede wszystkim inna rzeźba pod wpływem protestantyzmu był wtedy troszkę pokazuje Chrystusa nagiego, nierzącągo krzyż, ale to już jest Chrystus i odkupiciel i Chrystus jakby z martwy stały, no bardzo wielkiej dużej wielkości bardzo oryginalna rzeźba Michała Anioła, którą polecam do zobaczenia co jeszcze? No Bazylika Świętego Piotra. Tutaj głównie, szanowni państwo, Michała Anioła jest wieża, kopuła cała zrobiona, nieskończona za jego życia, bo już wcześniej zdążył umarzyć. Ale Michała Anioła są też schody słynne na Kapitolu, Porta Pia i cały szereg innych rzeczy, które traktuje w swoim rozdziale Rzym Michała Anioła. Potem jest Rzym Rafaela. Nie sposób zrozumieć. Mówią, boski malarz, cudowny malarz, a długi czas nie miałem przekonania do niego. Wiedziałem, że jest fantastyczny tak. no, i cudowny. Mawiałem księdza nawet na, na rozmowę no, o Rafaelu no, i ksiądz nie ja, 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 za ja bardzo był ja Pamiętam, ale ja się nawróciłem. Ja wszystko potrzebuje czasu. No to czasu. mamy temat do zrealizowania. Mamy temat do zrealizowania, dlatego że książek o Rafalu jest całe mnóstwo. U mnie też ten rozdział, ja uważam, że tu, tu dużo serducha pokazałem. Ja trochę dojrzałem, ja nie wiem, troszkę popatrzyłem na niego inaczej. I rzeczywiście boski, genialny, masz choć on był kompilatorem. On nie był oryginalny. Oryginalny był Michał Anioł, to co Rafael czerpał z Michała Anioła, na przykład czy z innych, ale potrafił tak to skompilować te szt tyle sztuki innych, podpatrywane, że stworzył swoje nieprzeciętne dzieło i swój nieprzeciętny styl. Zwłaszcza sale Biblioteki Papieskiej. Czyli tak zwane stance di Raffaello w Muzeum Watykańskim. Są genialne, nie mam czasu, żeby je omawiać. Jest w cztery te sale, ale arrasy dla syktyny także. Albo proszę Państwa, Villa Farnesina na Zatybrzu, koniecznie trzeba zobaczyć. Kiedyś to w ogóle nie było na mapie turystycznym, pamiętam w czasach, kiedy ja mieszkałem w Rzymie. Dzisiaj wszystkie szczałki z każdego punktu w Rzymie prowadzą do tej Villa Farnesina. E, słynna Galatea i tak dalej, który każdy podręcznik do historii sztuki będzie Państwu pokazywał, znajdziecie w oryginalne właśnie tam, a co powiedzieć o najpiękniejszych obrazach religijnych Rafaela w Rzymie, e, czy portretach ukochanej kobiety, a z tych najpiękniejszych obrazów przez 200 lat, najpiękniejszym obrazem świata uchodziło przemienienie pańskie Rafaela. Które znajduje się w Muzeach Watykańskich, a mnie osobiście zdjęcie z krzyża, która się znajduje w, w Palazzo Borghese, w Muzeum Borghese. No, możemy mówić o wielu innych także jego fanatycznych. Moim z kolei ulubionym mówi. jest no, powołanie świętego Mateusza. Ale to Caravaggio. Jest, jest, Jesteśmy teraz przy Rafał jeszcze, już idziemy do Caravaggio. Karavaggio, jest Rzym w, w, w Rzymie wymalował najpiękniejsze swoje dzieła. Jest cała trasa. Ja o Krawadziu poświęciłem całą książkę, a nawet trzy w związku z tym tutaj szerzej się nie rozumiem, ale cały rozdział jednak mu poświęciłem i to są analizy jego fantastycznych obrazów właśnie, począwszy od powołania Mateusza e, przez inne sanktuaria, sztuki, karawadzia, jak kościół św. Ludwika, czy kościół św. Augustyna, yy, 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 y, yy, gdzie pokazuje wszystkie 22 obrazy Karawadzia, znajdują się w Rzymie. Na 80 parę 22 obrazy Karawadzia dzisiaj znajdują się w Rzymie. Wszystkie dostępne, mogą Państwo oglądać, schodząc niektóre z nich z ulicy prosto, bez biletów i w miejscu, w których zawiesił je karawadzią tam wieszą. I to jest sztuka do oglądania. Nie w muzeum wypacykowanym, ale tam, gdzie artysta to powiesił. Nie chodzi tylko o Karawadzia, w także innych artystów dzieła. Tak się ogląda Rzym. Jak się nie zakochać w Rzymie? Jak nie być fascynatem Rzymu? Skoro nałożymy na to jeszcze sztukę kulinarną, sztukę e, kawową i inną, no to jest fenomenalne. No i wreszcie ostatni z naszych bohaterów, bo wiem, że czas nas strasznie goni. Rzym się Berniniego. Się Możemy troszkę jeszcze. Bernini to jest e, artysta baroku. Yy, właściwie cały Można powiedzieć artyfik. oblicze Rzymu. Yy, o dzisiejsze oblicze Rzymu, te wszystkie fontanny, świątynie, no Bazylika św. Piotra powiedziałem, w głównej mierze jest jego, ale villa, w Willi, Muzeum Villa Borghese znajdziecie Państwo, yy, cały yy, właśnie fenomen rzeźb. Rzeźb Berniniego, no bo poza tego tego, to właściwie wypłynął w tych rzeźbach. No to, to, jeśli się ogląda te wykuwane listki gałęzi, drobniusieńkie z marmuru, to się uwierzyć nie chce, że to jest rzeźba. Ja momentami robiąc zdjęcia, fotografując na potrzeby książki, przyglądając się Berniniemu, naprawdę miałem takie myśli, że, że ten człowiek przebił Michała Anioła. Ale proszę Państwa, uczciwie Wam powiem, jest co najmniej tak dobry jak Michał Anioł. Jest nie aż tak chyba uznany na świecie, bo wszyscy Michał Anioł, wszyscy wiemy, Dawid we Florencji, no, wszyscy się podniecają, oczywiście Pieta, ale, ale Bernini jest absolutnym arcymistrzem rzeźby, nie gorszym od Michała Anioła. I to możemy zobaczyć wszystko w Rzymie, jak staza świętej Teresy zawili w jednym no, z kosztów. rzeźba. Mówią, że to no, najlepsza rzeźba, mistyczne uniesienia na podstawie zresztą duszy tych objawień y, świętej Teresy Zawili, wyrzeźbiona. No, znajdą to Państwa w samym sercu, że czy kościół św. Andrzeja na kwirinale gdzie leżą, gdzie jest grób św. Stanisława Kostki. Cały kościół jest jego. Nie wziął grosza za projektowanie tego kościoła. Powiedział tylko, że do końca jego dni z klasztornego pieca, proszę mi każdego ranka przynosić bochanek chleba upieczonego. I tak mu noszono do końca jego dni. Ale nie żył. Głodu za nie zaznał. Głodu nie zaznał, ale chleb był chyba wyśmienity. Żył tylko 37 lat, nie pełna. Szanowni Państwo, więc mniej niż o który żył 37 lat. Tyle stworzył i jeszcze ile by mógł stworzyć? Nagła choroba, jakaś grypa, jakieś przeziębienie i jakaś infekcja sprawiła, że zniknął. Jego pogrzeb był w, w Panteonie, zresztą, był niezwykłą manifestacją i papiestwa, i królestwa, i jego przyjaciół i kolegów. No to wszystko, proszę Państwa, znajdziemy. Hmm, czy kolumnada, czy plac Świętego Piotra, czy też sama bazalika, o której już mówiłem. Bernini jest geniuszem. E, rozmach tego miasta dzisiaj przestrzeni, architektonicznych budynków, rzeźby, malarstwa, yy, także malarstwa są jeszcze nieliczne, co prawda namalowało około 200 obrazów, ale się nie zachowały. Niektóre się zachowały. No to, to jesteśmy w epicentrum kapitalnej sztuki. Jest jeszcze jedna bazylika, o której zresztą ksiądz pisze, należy do moich ulubionych, a to zaraz powiem dlaczego. To jest Bazylika Świętej Cecylii na ulubionym przez księdza Zatebrzu i tam jest... Yy, rzeźba świętej Cecylii właśnie, Stefano Moderno. Moderno. Moderno, moderno tak. Ma moderno. Moderno. I można powiedzieć, że też jest jej ślad w Polsce. W ogrodzie, w ogrodzie pod... To jest ogród wyleciała mi z głowy, a to jest ogród Arkadia. Arkadia pod, pod Nieborowym. Tam jest jego kopia tej, tej, tej rzeźby. A święta Cecylia dlaczego jest mnie bliska? Ponieważ moja córka urodziła się w dzień świętej Cecylii, 22 listopada. Można powiedzieć, że mimo, iż nie ma na imię Cecylia, to Cecylia jest jakoś jedno z jej patronek no, z dnia urodzenia. Cecylia i Kościół Świętej Cecylii, właśnie Bazylika też na Zatybrzu, do której rzadko kiedy ludzie trafiają. Ja sam miałem ogromne problemy, żeby znaleźć tą świątynię, bo się idzie na Zatybrze i się najczęściej ląduje w tym głównym kościele Matki Bożej, tytularnym kościele kardynałów polskich i tak dalej. Przepiękna Santa Maria in I, i, i ludzie myślą, że to jest wszystko na Zatybrzu. Natomiast ten kościół Cecylii jest jakby na uboczu trochę tego tak Zatybrza. I, i pusty zazwyczaj kościół wielowarstwowy, bo kościół, w którym całe podziemnego kościoła, to to jest domostwo rodziny Cecylii. Która była domestikos potem, bo ona jako młoda chrześcijanka, nawróceni, przyjmowali chrześcijan, modlili się, celebrowali msze święta, to też jest miejsce męczeństwa prawdopodobnie, czy potem przeniesiona w to miejsce. Cecylia została odkryta na nowo, kiedy wyciągnięto ją z katakum, bo na początku leżała w katakumbach i odkryto jej grób, nienaruszona postać. Żołnierz trzykrotnie zadawał jej cios mieczem w szyję. Ale nie mógł jej uśmiercić, a ja już więcej nie mógł tego zrobić, bo było zabronione, więc ona konała długie godziny, jeśli nie dni, raniona, a nie zabita. Przepiękne były urody i cudownie to modernowy wyrzeźbił, bo zobaczył, on to widział, ten, ten otwarty grób i zrobił tą rzeźbę, która dzisiaj znajduje się, która jest fenomenalną rzeźbą z marmuru białego, kapitalną, ja ją tu też przedstawiam w swojej książce, no jest, to, jest to wyjątkowo, ten nastrój. No każdy ma swoje jakieś wspomnienia, to jest męczennica patronka muzyki, jak wiemy i tak dalej, śpiewu kościelnego śpiewała. Ale zachęcam Państwa, żeby się potrudzić i znaleźć tą bazylikę i całe otoczenie jej. Tam notabene są już fantastyczne obok tej bazyliki restauracje antyczne. Jedna z nich na, na byłym miejscu synagogi z XI wieku. Jedna z najlepszych restauracji, jaki Rzym ma. Z fantastycznymi daniami, z świetnym winem. No, tutaj się wszystko nakłada. Tyle fajnych rzeczy, ale warto przecież i duchem, i ciałem to wszystko zobaczyć, wchłonąć, wejść w, w, w tą kulturę Antyczności, ale potem też chrześcijaństwa, to daje wszystko Rzym. Nawet jeżeli jest brudny, jeżeli jest chaotyczny. Już w XVI wieku mówili, że Roma jako Zibella come sporca. Rzym jest tak piękny, jak brudny, jak nieczysty, jak chaotyczny. Ale to też jest urokiem Rzymu. Jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć jedną wierną kopię rzeźby świętej Cecylii, no to zapraszamy kilometrów od Warszawy, do Parku Arkadyjskiego pod Niebarowem, Muzeum... muzeum. Nie byłem, pojadę, panie rektorze. No, Niech Wydaje mi się, że nie, nie widziałem tego jeszcze. Piękna, piękna rzeźba w, w zakątku Ogrodu Arkadyjskiego. Warto będzie to też zobaczyć, przynajmniej taką namiastkę. No w każdym razie, proszę państwa... Konkursy... A, proszę księdza, no a propos tego, tego chaotycznego i, i brudnego Rzymu. Ten, woli ksiądz ten Rzym pocztówkowy, czy ten Rzym podwórkowy? Nie, nie. Ja jestem o pod, podwórek. Ja nawet jestem... Wolę Warszawę podwórkową, niż podcztówkę ja rowerem zwiedzam Warszawę. To jest najłatwiej, bo nie jest tak ciężko jak na piechotę i nie, nie tak beznadziejnie jak samochodem. Do każdego zakątka można wjechać rowerem na Pradze i nie na Pradze I ja tak lubię nawiedzać i te kapliczki, odwiedzać i podwórka i patrzeć od Warszawy, czasem fotografować zupełnie niewidocznej Warszawy. To samo jest z Rzymem czy z każdym innym miastem. Ja się zapuszczam w ciemno, idę bez planu niekiedy i odkrywam najpiękniejsze rzeczy. Tam, gdzie nigdy nie byłem, bo tych kamieni, rzeźb, kapliczek, figurek jest całe mnóstwo, więc absolutnie Rzym podwórkowy, Rzym od drugiej strony, Campo dei Fiori. No, nie wymieniliśmy wiele rzeczy fantastycznych, które można zobaczyć, lub takich, których nie ma w przewodnikach, a które same z siebie Właśnie w tych takich beznadziejnych wydawałyby się podwórkach. E, a Via Margutta, o której nic nie że jest ulica artystów, a Via Appia, y, y, która jest no, taką antyczną drogą, otworą romaną, wychodzi z Rzymu, idzie w kierunki aż Kapła y, i proszę Państwa, aż do Brindisi, bo to była droga, której legiony rzymskie podbijały, potem z Brindisi wypływały na całą Grecję, cały świat. Podbijając, konkwizując właśnie e, Morze Śródziemne. Proszę Państwa, przy tej drodze Via na której Chrystus spotkał się tego Piotra, bo Piotr Chrystusa uciekając z Rzymu. Na której jest ten kościół, nie Kwovati z Domina, dokąd idziesz, panie? Zapytał. Idę, idę po, po, po raz drugi być ukrzyżowany w Rzymie, skoro ty uciekasz z tego Rzymu. Miał odpowiedzieć Chrystus e, e, święty. Więc stąd zrodził się tytuł powieści Henryka Sienkiewicza, noblowskiej powieści Kwovati z To wszystko państwo możecie zobaczyć. Ale przy tej VIP, ja powiem to jeszcze jedno, kiedyś po słynnym powstaniu niewolniczym pod wodzą Spartakusa. Przy tej Via Appia, czyli między Rzymem a Kapuą, to jest kilkaset kilometrów, Państwo, e, ukrzyżowano 6 tysięcy niewolników na, na odstraszenie tej rewolty, która była, czyli buntu niewolników, takiego wyzwoleńczego. No i tak okrutnie 6 tysięcy krzyży na wiele jeszcze, na, na, na ileś tam lat przed Chrystusem. Stanęło przy tej drodze. Choćby z tego powodu ta droga do dzisiaj istnieje. No, tam na obrzeżach Rzymu jest taka kamienna, e, wulkaniczna, kamień wulkaniczny, jaka była za czasów właśnie Jezusa. Ale dalej już oczywiście są namiastki tej drogi. Ona się, ona ma bodajże 700 kilometrów i prowadzi aż do Brindisi, gdzie porta, gdzie taki specjalny łuk na, w mieście Brindisi na południu Włoch mówi, tu jest koniec tej drogi. A zaczyna się. W, jeszcze, jak powiedziałem, forum Romanum. No to jest historia. Ile ta droga zniosła? Tą drogą szedł święty Paweł, i tak legiony, zwycięstwa wielkie. już Cezar. Boże Święty, wszystko w tym Rzymie i wokoło niego jest jakby jedną wielką historią świata, historią naszej cywilizacji. Jak nie kochać Rzymu? Jakżeż nie wybrać się do niego? Choćby ze względu na to. Co głęboko w naszym sercu, i artystycznie, i kulturowo, i religijnie. Dlatego, Dlatego na koniec y, warto postawić to pytanie i zostawić je otwarte dla Państwa. Dlaczego warto wybrać się do Rzymu? To jest pytanie, które otwiera książkę dzisiejszego gościa Nocnych Świateł. Zakończyliśmy spotkanie w tym wydaniu programu poświęcone. Wiecznemu miastu w ramach cyklu Echa Historii. Gościem tego wydania programu był teolog kultury, etyk mediów, wykładowca na Uniwersytecie, kardynała Stefana Wyszyńskiego i autor 33 książek, w tym tej jednej z najnowszych, Rzym, moje miasto. Najpiękniejszy przewodnik, ksiądz profesor Witold Kaweczki, redaktorysta. Bardzo księdzu dziękuję. E, ja, panie Pawle, dziękuję za zaproszenie. To już nie pierwszy raz, ale dłuższy czas mnie nie było. Bardzo miło mi też było państwa spotkać. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Do zobaczenia może kiedyś. Jeszcze księdza tak szybko nie wypuszczę, bo na koniec, jeżeli kapłan jest gościem na Świata, to zawsze proszę o błogosławieństwo. Tak jest, proszę państwa, błogosławię. Chcę Was błogosławić w imię Jezusa na wasze życie, na waszą codzienność, ale także na wasze wyprawy duchowe, religijne i turystyczne, życząc absolutnego nawiedzenia Rzymu i okolic. I niech to błogosławieństwo będzie też zapowiedzią tego, że. Może przez kartę tej książki, a może nie, może też fizycznie Państwo kiedyś wybierzecie się w tą piękną podróż religijną, duchową i artystyczną do wiecznego miasta. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i dziękuję za uwagę. A ja dziękuję księdzu, dziękuję że jasna także Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za minione dwie godziny. Dziękuję za uwagę i zapraszam do Nocnych Światł od poniedziałku do czwartku. Cztery razy w tygodniu spotykamy się tuż po 23 na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w kraju. Możecie nas Państwo odbierać przez radio na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.